proszę pana przewodniczącego komisji. Panie radny Kierczyński, pani przewodnicząca komisji rewizyjnej powiedziała, że nie będzie dzisiaj sprawozdania i nikim bardziej nie będzie odpowiadała w takim przypadku na pytania. Prawdziwa nie mówiła. To ja to mówię, że nie będzie odpowiadała na pytania, ponieważ nie ma sprawozdania w tym momencie, nie będzie odpowiadała na pytania. Proszę przewodniczącego. Zaawansowali pytanie w związku z punktem numer 4, informacje z posiedzeń Komisji Rady Gminy Kłuchno, które akurat bieżące jeszcze znajdują. Już raz powiedziałam i bardzo. Mam do pani pytanie. Tak, i proszę pana przewodniczącego Komisji Oświaty. W związku z tym, że nie chce pani mi za wszelką cenę udzielić głosu, dla mnie jest to zachowanie całkowicie niezrozumiałe. Przykład tego, z czym panią świadczy, ono chyba o tym, że nie do końca dysponuje pani dobrą Przepraszam, pan powiedział, że pani ma pytanie do pani przewodniczącej w tym punkcie. I wyjaśniam, że pani przewodnicząca na tą chwilę nie ma sprawozdania z poszczególnych komisji rewizyjnych. Ponieważ nie mamy dokumentów. Jeżeli pani wykaże odrobinę uczciwości intelektualnej, sama pani stwierdzi, a pani Lewicka nas poucza, żeby nie przeszkadzać, więc proszę siebie też pouczyć. Więc proszę sobie przypomnieć, że przed chwilą była dość długa dyskusja w tym punkcie, który rozpoczęła pani radna Garbacka, więc nie widzę powodu, żeby mnie nie udzielić w tym punkcie głosu. Naprawdę nie widzę. Zaraz będą interpelacje, pytania, będą wolne wnioski i pan będzie mógł się odnieść. To następnej. Mieliśmy możliwość odniesienia się do wystąpienia pana przewodniczącego Komisji Budżetu. Jak widać, pan przewodniczący przeżył ale to i całkiem nieźle się czuje. Pan przewodniczący Komisji Budżetowej zdał sprawozdanie i należało się zadać pytania. Pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej nie z takiego sprawozdania nie złożyła i w związku z tym nie ma jej pytania. Pani przewodnicząca, pani zachowanie, jak i pani argumentacja są kuriozalne. Łamią wszelkie zasady zwyczajnego dobrego służenia, nie mówiąc już o zasadach parlamentarnych, sprowadza pani ten organ do poziomu bardzo niskiego. Proszę? Czyżby w parlamencie ja pan się powołuje na parlament, proszę panią, ale pan się przed chwilą powołał na parlament. Tak, nie, ja użyłem Brawo, panie przewodniczący. No cóż, jedno wielkie pasmo kompromitacji, które pani nam serwuje. Więc cóż, na pani własne konto, ale również i dla grupy, którą pani reprezentuje, więc państwo się razem kompromitujecie. Naprawdę nie ma powodu, żeby mnie nie dopuścić. Całą radę reprezentuje. Panie radny, całą radę. Gratuluję, proszę państwa. Pan sobie gratuluje. Ja przede wszystkim państwu gratuluję. Szanowni Państwo, jak widać przewodniczący budżetu przygotował się dzisiaj, jak przewodniczący oświaty także. Prosimy o sprawozdanie, a nie o cenę. Panie komisarzu, nie przeszkadza. Ja chcę proszę tylko nadmienić, iż obsługa komisji przebiega się. Proszę o sprawozdanie przewodniczącego komisji oświaty. Chciałem poinformować, iż obsługa przebiegła bardzo sprawnie. I w związku z tym mogę teraz przejść do sprawozdania Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa. Dokładnie tak samo jak przeszedł przewodniczący Komisji Budżetowej do zreferowania swojego sprawozdania z komisji. A więc tak, Komisja Oświaty, Polityki Społecznej odbyła swoje posiedzenie 2 listopada, 7 listopada. W związku z tym podjęliśmy uchwały. Zmienioną uchwałę budżetową gminy Słup na 2016 rok przyjęliśmy pozytywnie. Zmienioną uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Słup na lata 2016-2024 przyjęliśmy pozytywnie. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słupno oraz zwolnień z podatku jesteśmy za. Określenie wysokości stawek oraz zwolnień z podatku środków transportowych na 2017 rok. Tutaj także przyjęliśmy tą uchwałę pozytywnie. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zapotrzebowanie wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tutaj skierowaliśmy do
wniosek do wójta gminy Stupno o dopłatę. Jesteśmy za tym, żeby te opłaty, tak jak komisja budżetu, pozostały bez zmian, czyli żeby zostały stawki z 2016 roku. Jesteśmy całkowicie przeciwni jakimkolwiek podwyżkom w związku z wodą. Dlatego ten nasz wniosek został skierowany do wójta, aby te stawki się nie zmieniły także w tym roku. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 przyjęliśmy pozytywnie. Uchwalenie rocznego programu współpracy gmin Stupno z organizacjami pozarządowymi przyjęliśmy pozytywnie. Likwidacja gminnego zespołu oświaty w Stupnie, utworzenie samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Stupnie oraz nadanie jej statutu, tutaj jesteśmy przeciwni. Zawarcie porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Płockiego a gminą Stupno, także jesteśmy za tym pozytywnie. A więc dziękuję. Są pytania? Proszę, pan radny. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie przewodniczący. Pozwolę sobie zadać panu pytanie. To samo, które chciałem zadać. Proszę o pana poprzednicę, no ale kto nie chce słuchać, to musi teraz uszy zatkać, prawda, bo to prawdopodobnie będzie bardzo nieprzyjemne dla niektórych. Czy można przedstawić informację posiedzenia komisji, nie mając protokołu z niej? Bo podpowiem tyle, z mojego doświadczenia, 18 lat już jestem tutaj w samorządzie, można. Naprawdę przewodniczący może takie sprawozdanie przygotować bez najmniejszego problemu, nie mając tego protokołu. Oczywiście protokół jak będzie, to będzie dobrze. I to państwu chciałem powiedzieć, no strasznie się tego baliście. Dziękuję. Ja to mam, kieruję swoją wypowiedź tutaj do radnego Kępczyńskiego. Panie Kępczyński, tutaj do przewodniczącego komisji. Pan są przedstawili tylko z posiedzenia ostatniej komisji. Przecież mieliście dużo więcej tych komisji. I tam wtedy trzeba było się dopiero się zastanowić, czy wiecie dokładnie, czy jakie były zagadnienia. Jeżeli by był protokół, sprawa prosta. Pan się ustosunkował do ostatniej tylko posiedzenia komisji. Tylko. A pozostałe? A pozostałe? No. Już jest problem teraz. Pozostałych nie było. Pani, no, nie wiem. Ja się chciałam jeszcze państwa... Widzicie chyba w jedną stronę, bo właśnie nie widzi. Poinformować, że od 21 września odbyło się 16 posiedzeń. Każde posiedzenie trwało... Ale pytanie do... Ale nie, bo pani radna nam zarzuciła i tutaj w przerwie, że my siedzimy i nic nie robimy. Nie pozwolę na takie, na używanie tego typu słów. Pod moim adresem, jak i również pod adresem pracownika biura rady. Bo jest 16 posiedzeń i każdy protokół, to nie jest, proszę państwa, że my napiszemy w ciągu 2-3 godzin protokół. Te protokoły są pisane. Tak, państwo zarzucili 16 posiedzeń. Od 22 września. 16 posiedzeń, odliczając soboty i niedzielę, więc proszę sobie odliczyć do tego jeszcze skargi, interpelacje, wnioski. Plus inny zakres obowiązku. Więc proszę nie, bo nie pozwolę, wie pani radna, mówić, że my siedzimy i nic nie robimy. Bo robimy. Proszę pani radna, przepraszam bardzo. Pan demonstruje, co komisja nie powiedziałam, że pani się... Gdyby się państwo zajmowali merytorycznymi sprawami, to by tyle posiedzenia komisji nie szło. Proszę pani radna. Przede wszystkim chciałam się odnieść do wypowiedzi. Nie powiedziałam, że panie siedzą, nic nie robią. Powiedziałam, że nie ma protokołów od 22 września. Każde posiedzenie powinno zakończyć się protokołem i podpisanym protokołem. I z tego dopiero tworzy się sprawozdanie. I sprawozdanie też do tej pory była praktyka, że pisała osoba obsługująca radę. I niedopuszczalnym jest, żeby nie było protokołów z posiedzeń, czy sesji, czy komisji. I można powiedzieć, że może być protokół lub go może nie być. Protokół jest, obowiązek powinien być. I ja nie zużyłam takiego sformułowania. A w ogóle to w tym momencie jest, było sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty i powinny być pytania do przewodniczącego Komisji Oświaty. No to po co pani radni, o czym pani mówi teraz? Dlatego, że się odnoszę do pana. A co, czy
Ale panie, czy nie jest to... Pan tu nie robił żadnego sprawozdania, nie przedstawił. Protokołu. No właśnie tak, pani radna, protokołów, a nie scenogramów, bo to jest różnica. Proszę już, ani scenogramów nie ma. Proszę już nie... Są, pani radna, bo 30 parę stron protokołu z posiedzeń komisji. Tak, są. No to już tak wyjaśniliśmy. To dlaczego nie są przygotowane przewodniczący komisji? Proszę pani radna Lewicy. Pani radna przewodnicząca, bo komisja oświaty, po pierwsze chyba komisja oświaty nie podejmuje uchwał, bo tylko opiniuje uchwały. Podejmuje uchwały. Opiniuje uchwały. Natomiast ja mówię do pana przewodniczącego, więc proszę o ciszę. Jeszcze chciałabym zapytać, bo pan powiedział, że negatywnie, że dobrze, bo pan też szybko przy tym punkcie przeszedł dalej. Proszę bez komentarzy, dobrze? A to dlaczego? Proszę o ciszę, panie radny Dobrosielski. Czy pan specjalnie destabilizuje pracę rady? Negatywnie zaopiniowana jest likwidacja gminnego ośrodka. To może powiedziałem przy tym punkcie. Ja więc bardzo bym prosiła. A to może nie ten punkt. Dobrze, odnosząc się do tego punktu, uważamy na tę chwilę, że ten wniosek, ta uchwała nie została dosyć dobrze dopracowana. I w związku z tym zagłosowaliśmy negatywnie. A czego dotyczyło, jeśli można Przepraszam bardzo. Myślę, że będzie to w protokole, a więc powiem pani przewodnicząca, tak, my tam wnieśliśmy szereg uwag w związku z całym tym, a więc tych uwag jest sporo, dlatego na tą chwilę negatywnie, chciałem powtórzyć negatywnie, opiniujemy tą uchwałę. Proszę jeszcze mnie sprostować, jeśli źle wcześniej zrozumiałam, ale na komisji, jeśli się nie mylę, budżetowej, pytaliśmy o wnioski z komisji, dotyczące dopłat do wody i tam, że komisja oświatowa wnioskowała o 10 groszy wzrostu dla mieszkańców na metrze sześciennym wody. Tak zostało przedstawione. Tak zostało przedstawione. Ja powiem tak, skąd ta informacja, pierwszy raz taką usłyszę informację, nasze stanowisko było takie, iż powinniśmy zostawić stawki na tym samym poziomie, jakie były w 2016 roku. Także sformułowaliśmy wniosek do wójta, aby takie dopłaty w związku z kosztami, które gmina ponosi, zostały sformułowane i przeniesione w budżecie, żeby stawki wody nie wzrosły. A więc to jest nasze stanowisko i ja je powtarzam jako przewodniczący oświaty i zgadzam się z panem przewodniczącym budżetu, że te stawki powinny zostać bez zmian i nie wyobrażamy sobie podwyżek. Informacja była, że 10 groszy. Jeśli nie ma więcej pytań do pana przewodniczącego Komisji Oświaty, to zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzimy do następnego. Interpelacji i zapytania radnych i razem z odpowiedziami, jeśli tylko państwo pozwolicie. 5 i 6. I proszę o zabieranie głosu. Proszę o zgłoszenie. Proszę pani radna Grabacka. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja ponieważ tu ma pana wójta, więc może bym się odniosła tutaj do pani oświadczenia, które pani tydzień temu na forum na Facebooku, czyli oficjalnej stronie oczywiście gminy. Przeczytała pani porządek posiedzenia, tylko nie do końca. I moja uwaga i prośba jest taka. Jeżeli pani takie oświadczenia na oficjalnych facebookowych stronach przedstawia, to proszę porządek posiedzenia czytać od początku do końca, nie tylko wyrwane z kontekstu pewne kwestie. I druga rzecz, na którą pani doktor się pani odniosła, że to nagranie też na facebookowej stronie Urzędu Gminy, że to było w trakcie trwania komisji, nie w pierwszym pani.
bo tą komisję dokładnie ja pamiętam. Wtedy na posiedzeniu tej komisji był pan sołtys z Mirosławia, był pan sołtys, pani był. Na tyle wyostrzyliście mi pamięć, że nawet to, co jest w nagraniu zawarte, to świadczy o tym, że to nie było w trakcie trwania komisji. Bo wówczas był pan sołtys z Mirosławia, pan sołtys ze Słupna i były sołtys z Wykowa. I w tle słychać głos pana byłego sołtysa, kiedy ja powiedziałam, że jeszcze i pani z obsługi rady, kiedy pani pyta, zaczynamy pani Kasiu, ja powiedziałam jeszcze chwilę, więc nie mogło pani wójt, nie, proszę nie wmawiać i nie wprowadzać ludzi w błąd, bo poprzez te kłamstwa naprawdę sami się państwo nakręcacie. Sami się państwo nakręcacie. I mówię, i proszę nie na oficjalnych stronach nie kłamstwa ludziom nie ujawniać. Uważam, że pani mija się z prawdą, ponieważ byłem świadkiem i więc było tak, że pani sołtys, proszę pani radna, żeby proszę pani nie. Ja się chciałam odnieść, jeśli chodzi o porządek obrad ostatniego posiedzenia komisji rewizyjnej, to dobrze, tam jeszcze w całości zrobię skan tego porządku obrad, żeby nikogo nie było prowadzać. Ale nie będę się, pani przewodnicząca, godziła na utajnianie jakichś posiedzeń komisji i to jeszcze w prywatnych sprawach między radnymi. Nie, nie będziemy właśnie przestrzegać prawa, bo państwo nam zarzucają, że my nie przestrzegamy, ale państwo sami też nie przestrzegają. I ja nie pracuję w samorządzie od dzisiaj, tylko od 2004 roku, więc niejedno widziałam i proszę mi nie wmawiać, że my coś robimy, że manipulujemy, albo cokolwiek innego. Nie, będziemy działać zgodnie z przepisami prawa. Nie mieliście państwo podstaw do utajnienia takiej komisji. Nie róbmy cyrku i pośmiewiska właśnie z gminy, bo proszę państwa, no taka gmina, a po prostu pośmiewisko na całe Mazowsze. Ja tutaj też przyszłam pracować, a nie siedzieć i żeby być, nie wiem, w tym państwa show nie zliczyć. Nie godzę się na to i zliczyć. Proszę sami państwo. Nie, pani wiceprezes, pani może mówić, a ja nie muszę się z panią zgadzać. I pana kieruję swoje zapytanie do pana mecenasa. Jeżeli są zawarte nazwiska i adresy, czy możemy oficjalnie nie utajniać? Bo pamiętam sytuację, kiedy 24 kwietnia pan właśnie radny Dobrosielski, była skarga mieszkanki Słupna, złożył wniosek o utajnienie, więc tak, albo... I było utajnione. I było utajnione. Bardzo dobrą pamięć, pani marszałek. No, nie pamiętam pani, co było tydzień temu na komisji. Tak. Pamiętam, świetnie pamiętam, proszę pana. Świetnie pamiętam. Proszę zreferować. Tak, proszę państwa, to znaczy tak, nie znam sytuacji kwietniowej, bo mnie tutaj nie było i to zastrzegam na początku. A ja oświadczam, to jest nieprawdziwe. Znam sytuację i nie będę się do niej odnosił w związku z tym, natomiast znam sytuację z tej ostatniej próby utajnienia komisji rewizyjnej i powiem państwu tylko tyle, że radny jest osobą publiczną. W szczególności wtedy, kiedy podejmuje czynności związane z funkcją radnego, a więc bierze udział w komisji rewizyjnej jakby jest, jego osoba jest tematem posiedzenia komisji rewizyjnej. W związku z tym radny jest osobą publiczną. Niezależnie jednak od tego, to zwracam państwu uwagę, że podstawy do utajnienia sesji Rady Gminy, czy też posiedzeń komisji rewizyjnych, moim zdaniem nie ma. Ale na pewno nie ma jej w przypadku radnego, dlatego że, tak jak wspomniałem, następnie radny jest osobą publiczną i ubiegając się, a następnie uzyskując mandat radnego, godzi się na to, że jego sprawy są sprawami publicznymi, a nie prywatnymi. Oczywiście tutaj stosuję pewne uproszczenia, no ale mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Także pani radna, mam nadzieję, że to wyjaśnię panią na przyszłości. Szanowni państwo, ja mam pytanie. Nie jeszcze, ja dobrze, za chwileczkę.
Ja mam pytanie do pana wójta i bym prosiła, żeby się pan wójt odniósł na piśmie. W jakim przypadku, na jakie zadanie wodno-kanalizacyjne Rada nie dała pieniędzy? I to jest pytanie konkretne i proszę na piśmie mi odpowiedzieć, ponieważ w mediach, zaraz na drugi dzień po tej najściu, że tak powiem, mediów tutaj na posiedzenia komisji, ukazała się albo tego samego dnia, albo drugiego informacja, gdzie stwierdzone było, że Rada, że nie można budować zadań wodociągowych, kanalizacyjnych, może coś inaczej powiem, ale sentencja jest taka, że to Rada nie daje pieniędzy i pan wójt nie może wykonywać tych zadań. Proszę mi wskazać, proszę mi na piśmie odpowiedzieć, jakich zadań, bo z tego, co czytam w dokumentach, w uchwałach, to co pan wójt sobie życzy, to na wszystko ma. I dodam jeszcze, że na to zadanie, które nie jest realizowane do tej pory, czyli odcinek kanalizacyjny, kolektor od ulicy Żeglarskiej do ulicy Smoczej, na to zadanie od 7 stycznia były przeznaczone pieniądze, proszę, w kwocie 160 tysięcy. I do tej pory nie jest to zadanie realizowane. W czerwcu, kiedy byliśmy z komisją, że tak powiem, pracownicy nawet nie wiedzieli, że to zadanie było, że na to zadanie są pieniądze. Tak nie może, nie będzie na kłamstwa, przepraszam pani wójt, ja pani wójt nie przeszkadzałam. Na kłamstwa nie będzie zgody, ponieważ na to zadanie teraz kombinowaliście i Rada też się do tego tak, ponieważ 160 tysięcy było, chcieliście 25 z tego zdjąć na awarię, Rada się do tego też przychyliła. Po czasie. Po jakim czasie? Wtedy, kiedy żeście, aż pani zwołała sesję. Wtedy, kiedy żeście wystąpili z wnioskiem. Wtedy, kiedy cały rok mieliście czas na to. Awarię usuwa się z dnia na dzień. Awarię usuwa się z dnia na dzień. A tam była budowa. Odcinek 200 metrów czy 300, żeby do tej pory nie był realizowany i ludzi zalewa, to jest wielki wstyd dla urzędu. Jest, proszę nie mówić, że do tej pory nie jest. Dzisiaj pójdą i wstadzą łopatę pewnie tam, tak? Bo do wczoraj jeszcze nic tam się nie działo. Poza tym jeszcze odnośnie... Przepraszam, proszę o ciszę. Jeszcze jedno pytanie w związku z budową odcinka wodnego od Kościelnej przez ulicę Warszawską, ten odcinek do ulicy Młynarskiej, gdzie już dawno powinien być zbudowany, niedawno powinny być podłączone pompy nowe i woda powinna już dawno iść. Co widać? Przy Kościele są dwa wykopy od 2 miesięcy i nic się nie dzieje. A wody jak nie było, tak nie ma, tylko jest wszystko zganiane na Radę, że Rada nie dała pieniędzy. Tak samo na to zadanie i w ubiegłym roku była dokumentacja i można było to spokojnie sobie już budować. I co się dzieje? Pytanie, co się dzieje, że dalej prace nie trwają, tylko są wykopy pozostawione i nie jest zrealizowane to zadanie. Proszę też na piśmie mi odpowiedzieć. A teraz proszę pan radny Żewuski. Pytanie do pana mecenasa. I proszę, przepraszam, jeszcze dodam tylko do tego, że i proszę sprostować w mediach to kłamstwo, że to nie Rada daje pieniądze, tylko pan wójt nie wykonuje. Bo na wszystkie zadania wodne, kanalizacyjne, na jakie wystąpił pan wójt, Rada dała pieniądze. No to pan dostanie na piśmie. Ale na sekundę, w związku z tym pytaniem. Na sekundkę. Proszę państwa, jeżeli chodzi o te wypowiedzi medialne, ja bym poprosiła jeszcze... Żadne? Proszę,
Proszę przestrzegać jakichś zasad. No pan wiele ma do powiedzenia, chyba 4-5 komisji tam nie uczestniczy. Pani przewodnicząca nie ma zasad, ja bym, poprosiła jeszcze w kwestii wodno-kanalizacyjnej, jak pani przewodnicząca powiedziała, o ustosunkowanie się do tej wypowiedzi, która w mediach została puszczona, że rada nie daje pieniędzy na, nie pozwala na budowę przedszkola i budowę żłobka. Proszę Państwa, to jak się tego słucha, to po prostu kłamstwo na kłamstwie. O przedszkolu. Koncepcję, tam nie na budowę. Nie, proszę Pani, to było mówione o budowie przedszkola i o budowie żłobka, więc Państwo zastanówcie się. Ale rada ma takie prawo, może dać, może nie dać. Ale rozumiem, że Pani nie jest zawodowo, tak? Pani jest zawodowo. Pani mecenasie, Pani proszę Pan radny, jeden poziom. Skoro Pan jest tak pewny swojego stanowiska, to ja poproszę o opinię prawną, uwzględniającą również wyjątki o zawierające odrębność od zasady, że wszystko to, co robi ten robi radny, jest działalnością jawną, bo są ustawa o dostępie do informacji publicznej. Chciałbym wiedzieć, jak pan zrobi taką opinię prawną, nie widząc tekstów obu aktów oskarżenia, że pan doszedł do wniosku, że tam jest jawne i że nie należy utajniać, bo ja panu powiem, że to jest bardzo ciekawa sytuacja, że każdy się wypowiada na ten temat, nie znając dokumentu, albo zostało ujawnione. I jak można mówić o czymś tajności, jeżeli się tego nie zna? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. I w kontekście tego jest jeszcze druga rzecz. Są pewne formalne przesłanki. Pani zastępca wójta udaremniło przeprowadzenie posiedzenia komisji. Ja pani powiem w ten sposób. Pani ocena, czy coś jest jawne, czy coś jest tajne, owszem, zgadza. Może pani sobie to prywatnie wyrażać. Natomiast przewodniczący obrad prowadzi obrady i decyduje. I pani udaremniła tak. Ma prawo zażądać wyłączenia jawności i pani uniemożliwiła procedowanie zgodnie z zasadami. Może pani sobie spisać skargę na wojewodę. Do wojewody na działania pani przewodniczącej w zakresie, że pani uważa, że to nie jest jawne. Natomiast pani udaremniła przeprowadzenie komisji. Ja mówię proceduralnie, bo pani nie miała prawa ingerować i oceniać pracy przewodniczącej, ani komisji, ani pani przewodniczącej, co pani w tej chwili próbuje przez swoją interpretację przepisów. Przewodniczący rady decyduje o posiedzeniach, bo prowadzi obrady. Jeżeli pani ma jakiś problem, jeżeli się pani nie zgadza, to pani pisze do wojewody na ten temat. To pan napisze, jeśli pan się nie zgadza. Pani, ja wstawiam pani zarzut, że pani udaremniła przeprowadzenie posiedzenia w połączonych komisji. I pan pod tym kątem również przygotuje opinię. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w kwestii opinii ten sam problem, który przedstawiła pani przewodniczącej na wstępie. Proszę napisać pismo do pana wójta i pan wójt, jeżeli interpelacje pani przewodnicząca to są nie do mnie, bo proszę Państwa, ja jestem przedsiębiorcą i ja wykonuję czynności na podstawie umowy zlecenia. Ja nie podlegam, proszę Państwa, pod Państwa władzę i nie ma w ustawie o samorządzie gminnym przepisu, że mecenas ma opinie prawne pisać na tego typu ustne zlecenia. Jakkolwiek i mówię to i proszę tutaj o mieć na względzie moją dobrą wolę, że jeżeli wpłynie do pana wójta pismo z żądaniem opinii prawnej i pan wójt mnie zleci, to ja napiszę, no bo tutaj to będzie polecenie służbowe, a po drugie zwracam Państwa uwagę na to, że taki tryb do tej pory stosowaliśmy, no i on działał, bo Państwo opinię dostawali. Natomiast nie może być tak, bo ja tutaj nie widzę, jakby ja mam umowę cywilnoprawną z gminą, reprezentowaną przez jej organ wykonawczy, a więc przez wójta. I no naprawdę, nie może być tak, żeby każdy do mnie podchodził i zamawiał sobie opinię prawną, bo to nie o to tutaj chodzi i tak to nie będzie działało. Natomiast to odnośnie pana wniosku, panie radny, tak jak mówiłem, proszę to napisać. Pan radny, Szanowni Państwo, pani przewodnicząca komisji rewizyjnej. Chciałbym Państwu wyjaśnić, że gmina ani żaden z organów gminy
czy to stanowiący, czy to wykonawczy, nie ma wpływu, a na pewno nie ma decydującego wpływu na to, co w swoim komentarzu, w jakiejkolwiek audycji, czy to radiowej, czy telewizyjnej, czy może jeszcze internetowej, powie dziennikarz. Dziennikarz powie to, co zechce. I jeżeli państwo domagają się sprostowania, także na tak zwanej oficjalnej stronie facebookowej, która na, z pewnością nie jest oficjalną stroną gminy, bo być po prostu nie może, bo Facebook nie jest, proszę pani, monitorem polskim, ani dziennikiem ustaw, żeby był oficjalnym organem gminy. W związku z tym proponuję, żeby sprawę zakończyć bezboleśnie, że jeśli ktoś ma pretensje do różnych zapisów albo różnych wypowiedzi, to niech te pretensje do adresata zgłosi. Adresatem są właśnie te media. A czy media tu się najechały naszą gminę? To nie sądzę. To niektórzy z nas będą mieli zupełnie inny pogląd na tę sprawę. Media przyjechały zaproszone, tak myślę. Poza tym media przyjeżdżają z ciekawości, bo takiego kuriozum to nie ma na całym świecie. Jak nie. Panie Kołysie, że tak powiem, za nasze pieniądze. Tak? A to proszę. Ciekawe. Pani powiedziała, że za środki szary gminy, no to proszę jakiś dowód przedstawić, bo to jest kłamstwo, powierzchowne kłamstwo, że za środki gminy to media tutaj szczegółowe. Nie, proszę nie mówić. Został mi udzielony głos. Został mi udzielony głos. I proszę, szanowni państwo, przede wszystkim wnioski, które tu padają, to są, nie muszą być składane w formie pisemnej, bo są składane do protokołu. Wniosek może, czy interpelacja może być złożona w formie pisemnej albo w formie ustnej na sesji. I to jest wniosek o, padały wnioski o opinię prawną. Oczywiście nie do pana, tylko do pana wójta. A pan wójt z panem wtedy panu zleca przedstawienie, czy lub nie. To jest kwestia, na ile pan wójt zrealizuje wniosek postawiony na sesji. Może to akurat padło, że wniosek, żeby pan sformował. To są wnioski formułowane na sesji i one mogą być formułowane w formie ustnej do protokołu. I takie zostały sformułowane. A kwestia wypowiedzi, pani przewodnicząca powiedziała, że były wypowiedzi w mediach. To nie media się wypowiadały, tylko były wypowiedzi pana wójta i radnych. I między innymi radnych, którzy najczęściej tutaj zabierają głos. Nie będę w tej chwili... Pan Dobrosielski i pan Zalewski mówili o nie, braku realizacji zadań z uwagi na brak, że Rada blokuje środki i nie można realizować zadań inwestycyjnych, co jest wielutnym kłamstwem. I to nie mówiły media, nie mówił dziennikarz, tylko przedstawiciele gminy i rady. Pani nawet o tym nie wiedziała. Bardzo proszę. Pani to tłumaczyliśmy. Mam teraz jeszcze wniosek. Jesteśmy w punkcie wniosków. Chciałam zapytać, na jakim etapie jest realizacja zadania Płock-Rydzyno, gdzie miało być wniosek komisji rewizyjnej był o zetapowanie projektu i niezwłoczne przystąpienie do realizacji tego zadania. Tym zadaniem interesują się mieszkańcy, zresztą nie tylko mieszkańcy, ale i radni, ale przede wszystkim mieszkańcy i piszą pisma, że nie jest realizowana budowa i nie są zrobione remonty. Do pana wójta, pani wójt. Pani wójt, ja bardzo przepraszam, ale pani po pierwsze ingeruje i ocenia pracę rady, przeszkadza pani w wypowiedziach i w ogóle pani uważa, że pani pani kieruje pracą rady. Jest to posiedzenie i przepraszam. Państwo jesteście gościem na posiedzeniu rady i proszę się zachowywać, a nie dokonywać oceny pracy rady, nie ingerować, nie pisać pisma, ktoś komuś wolno, czegoś nie wolno. Pani jest przewodniczącą. Więc proszę o informację na temat budowy drogi Płock-Rydzyno, która już powinna być rozpoczęta i to, że tak powiem, już realizowane to zadanie. Gości to się częstuje kawą, a nie się ich wypytuje o różne rzeczy. Dwa zdania, tak, na ten temat.
Jeżeli chodzi o drogę pod Kredzyną, faktycznie przetarg pojawi się w tym tygodniu, tak naprawdę. Pewne prace, które musieliśmy jakby wykonać, związane z etapowaniem i z obejrzeniem tego, co i gdzie i skąd, i oświetlenie i tak dalej, żeby to wszystko przygotować w miarę logicznie i w miarę poważnie, no niestety zajęło nam trochę więcej niż przewidywaliśmy, także w tym tygodniu w planach jest uruchomienie tego przetargu i no jakby zrobię wszystko, żeby on w tym tygodniu się pojawił. Przepraszam, bo już słyszeliśmy to na poprzednich komisjach 18 października, czyli to już jest prawie miesiąc, kiedy mieszkańcy pytali, już miało być właśnie, pojawić się. Mamy połowę listopada, na ten rok już są przewidziane wydatki na realizację tego zadania i wyraźnie na komisji budżetowej rozmawialiśmy na ten temat, bo żadne zadanie nie jest przygotowane do realizacji. W zasadzie w tym roku nie rozpoczęło się żadne zadanie inwestycyjne, które były przewidziane na ten rok. Oprócz budowy chodnika przy ulicy Mieszewskiej i też z wielkimi bólami, reszta jeszcze nie jest zrealizowana. Jeżeli chodzi o wypowiedź, że nie rozpoczęły się żadne zadanie inwestycyjne, to jakiś taki bardziej konkret bym poprosił, bo to tak jakby tak, proszę nie bardzo. Wiem, się droga Mirosław. Skończę ja i jakby nie ma problemu, pani odpowiada. Faktycznie jakby czas na obejrzenie dokumentacji i przygotowanie jakby całego tego przetargu niestety no, wydłużył się w czasie i to po prostu wygląda. No, nie ma prostych budów, nie ma prostych projektów, nie ma prostych rzeczy. Tak jak widzimy w sprawie wodociągu, też sprawy się ściągną dłużej ze względu na niestety projekt, który był do realizacji taki, jaki był. Dlatego no, nie można też zawsze przewidzieć w 100%, kiedy te terminy jakby się pojawią. Oczywiście jest to mój wydział, ja w tym wydziale pracuję, biorę pełną odpowiedzialność za to, kiedy te przetargi się pojawiają na stronie, kiedy jestem w stanie puścić to tak, żeby potem móc się spokojnie obronić, powiedzieć, dlaczego tak zostało zrobione, w jaki sposób do tego podeszliśmy, po przejrzeniu dokumentacji, po przejrzeniu przedmiarów, po przejrzeniu kosztorysów, żebyśmy mieli w jakiś logiczny sposób tą inwestycję rozpoczętą, żebyśmy mogli ją budować w jakimś takim poukładanym systemie. No i tak to po prostu wygląda. Dziękuję. Proszę pan Stefański. Ja chciałem zapytać pana naczelnika o inwestycję kościelna Młynarska. Kilka razy żeśmy rozmawiali, obiecywał pan mi od sierpnia do końca października, panie radni, proszę być spokojny, będzie. Jakieś tam problemy, pan powiedział, będą, usunie się i będzie wszystko ok. To jest jedna sprawa. Drugą chciałem spytać o oświetlenie uliczne na osiedlu Polski Dom. Ulica Jaworowa i ulica Magnaliowa. Mieszkańcy, nie wiem, przychodzą, obiecujecie, nie ma realizacji i nie wiadomo kiedy co ruszy. Dziękuję. Jeżeli chodzi o oświetlenie ulicy Jaworowej i Magnoliowej, nie pamiętam w tym momencie jakby co ma pan mówi na ten temat odpowiedzieć, także nie wiem, postaram się dziś jeszcze informacje te uzyskać i dać pełną odpowiedź, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o wodociąg, faktycznie te terminy się przedłużają, też troszeczkę nie z mojej winy. Gdzieś już, kiedy mamy założony termin, że powinno się to wszystko skończyć, pojawiają się nowe problemy. Spotykamy się i z projektantem, i z inspektorem nadzoru. Spotykamy się też z wykonawcą, jesteśmy na bieżąco w kontakcie. Też nie jestem zadowolony, że ten termin się wydłuża, natomiast faktycznie te problemy, które pojawiają się w międzyczasie, wymagają po prostu rozwiązania, wymagają tego, żeby skończyć inwestycję w sposób uporządkowany i żeby ona działała, że tak powiem, nie na rok, tylko już była zbudowana docelowo. Także faktycznie przedłużają się te terminy, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast tak jak mówię, pewne błędy, które się pojawiają w trakcie, cały czas to nam wszystko wydłużają. Tyle mogę być na tym. Ja jeszcze też będę miała pytanie do pana, czy umowa na drogę Liszyno-Wielbina-Borowiczki-Pieńki została już wykonawcą podpisana? A jeśli nie, to kiedy będzie? Nie w dzisiejszym. W dniu dzisiejszym podpisujemy umowę na wykonanie drogi, o której pani wspomniał. Dziękuję. Proszę pan radny Wojewódzki.
też był właśnie zapytanie w tej sprawie, w sprawie przebudowy drogi Mirosław Gruczewo. Jak sprawa wygląda na dzień dzisiejszy? Mamy podpisaną umowę, w zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą na roboty. Przekazany został plac budowy, w ciągu 7 dni wykonawca dostarczy nam harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie postępował. Czekamy na ten harmonogram. Zobowiązałem wykonawcę, żeby prace rozpoczęły się jeszcze w listopadzie. Natomiast z tych pierwszych rozmów wygląda to dosyć obiecująco i myślę, że spokojnie się wyrobimy i w pieniądzach, i w UPF-ach, i w tym co jest. Tylko takie bym jeszcze miał, może nie sprostowanie, tylko wypowiedzi pana wójta, właśnie padły takie słowa, to przyjechała ta telewizja TVP3, że rada blokuje inwestycje kanalizacyjne. To głównie chodziło o to naszą inwestycję. Pan wójt już, to co powiedział pan naczelnik, pan już podpisał tą umowę, a dla telewizji mówi, że rada blokuje inwestycje. Ale, czy pan wójt wie, co pan mówi? Ale czy wójt powiedział dokładnie to, co pan teraz powtarza? Proszę pani radny, powiedział o tej inwestycji. Nie o tej, tylko o inwestycjach kanalizacyjnych. To dotyczy tego. Ale czy to jest różnica? Tak. Ja do pana naczelnika. Panie naczelniku, no do tych dróg pan mówi, trzeba projekty uzgadniać, terminy, no tam się przesuwa wszystko. Mam do pana konkretne pytanie. Zgłosiłam panu 3 dziury w drogach w Barcikowie. Tam nie potrzeba żadnych projektów, żadnych dokumentów. I te 3 dziury, chciałam panu powiedzieć, że 2 już są załatane. Raz przyjechała ekipa, załatała jedną dziurę, drugi raz drugą, a to trzecią jeszcze zostawiła. No tam nie potrzeba projektu, tam trochę w worku masy. Według mnie. I to jest jeszcze niezrobione. Na to nie potrzeba żadnych uzgodnień, panie naczelniku. Mam się. I uważam, że pieniądze chyba ma pan na to. Ciężko się jakby odnieść do tego, co pani mówi mi w tym momencie, dlatego że faktycznie ekipa, którą my dysponujemy, bo gmina łata dziury we własnym zakresie, była tam faktycznie dwukrotnie i faktycznie dwukrotnie dostałem informację, że dziury zostały załatane. Natomiast jeżeli mówimy o dziurach, nie chciałbym, żeby może to jakby niegrzecznie zabrzmiało, bo to może nie o to chodzi. Natomiast niestety jakby z panią radną mamy czasami różne pojęcia co do dziur. Także rzeczy, które jakby pani zgłaszała jako dziury w ulicy Powiatowej, o której ja wnioskowałem, to były takie drobne wykruszenia wielkości dłoni, dlatego ja jakby szukam dziur, powiedzmy, większych, ale jakby przyjmuję do wiadomości, że pani jest niezadowolona jakby z połatania tych dziur. Przejadę jeszcze tą drogę, zobaczę, co potrzeba, gdzie są jeszcze jakiekolwiek wykruszenia i naprawdę. Ja chciałam panu sprostować, że nie ja jestem niezadowolona. To mieszkańcy. I tam chodzi o dziurę, która była w ogóle niezałatana. Ja nie mówię o tych, co pan zrobił, ale ta, która jeszcze jest do załatania i została. No to jak do każdej dziury będziemy jeździć, panie naczelniku, no to szukamy pieniędzy, oszczędności. Chciałbym jeszcze odnieść się do, jakby podsumowując temat, bo państwo mówią, że jakby mieszkańcy są niezadowoleni. Ja rozumiem, że mieszkańcy są niezadowoleni i przekazują to państwu. Bo ja tak to rozumiem, dlatego że do nas jakby oficjalnie nic nie wpływa. Nie mamy na dzień dzisiejszy żadnych informacji od mieszkańców, nie mamy jakichś problemów na dzień dzisiejszy. Uważam, że wszystko to, co trzy mieszkańcy do nas występują, jest załatwiane na bieżąco, także jeżeli państwo mają jakieś, że tak powiem, wnioski od mieszkańców, które do nas nie dotarły, no niestety nie zawsze możemy na wszystko zainterweniować w odpowiednim czasie. Aczkolwiek, tak jak mówię, jeżeli jakiekolwiek są jeszcze problemy, w dniu jutrzejszym mam i tak zaplanowany objazd gminy, pojawię się tam, gdzie potrzeba i zobowiążę wszystkie nasze służby do tego, żeby sprawy zostały naprawione. Proszę, pan radny Panie naczelniku, chciałbym prosić, aby pan zwizytował jeszcze skrzyżowanie ulicy Stepowej i Szlacheckiej tam na łączeniu Stepowej tej nowej, co była budowana. Jest dziura dosyć głęboka, to jest na wysokości tej rynny wzdłuż Kramecznika. Oczywiście pojawia się. Dziękuję. Proszę, czy są pytania jeszcze, interpelacje i zapytania? Jesteśmy w punkcie. Już mówię.
Proszę pani radna Terwacka. Może na koniec do pana naczelnika jeszcze moje pytanie. Czy gmina wpisała wniosek o dofinansowanie do jakiejkolwiek informacji, jako, no, jakikolwiek wniosek o dofinansowanie do typu Rydzynowo? Proszę państwa, w sobotę ja się pozyskałam informacje. Wszystkie gminy, które starały się o dofinansowanie, składały wnioski. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. I tak naprawdę to, że jesteśmy gminą bogatą, wcale nie zwolnia nas z tego, żebyśmy tych wniosków nie pisali. Bo choćby, jak już mówiłam, to etapowanie drogi, pani skarbnik to zresztą mówiłam na komisji, etapowanie drogi potwierdzono, na pewno by nam w znacznym stopniu poprzez napisanie wniosku pomogło. I kolejna rzecz, no pani, z którą właśnie miałam kontakt, mówi, że jeżeli pan wójt zechciałby pomocy w napisaniu takiego wniosku, służy pomocą. Panie przewodniczący. Pan nie jest wójtem. Panie radny. Pani też nie. Proszę pana. Pani radna. Pan naczelnik. Jeżeli chodzi o dofinansowanie typowo stricte drogowe, to jakby wielokrotnie już informacje, którą my przekazywaliśmy państwu, niestety terminowość tych dofinansowań nie pozwoliła nam na to, żeby w tym roku cokolwiek złożyć na przyszły rok, jeżeli chodzi o dofinansowanie, biorąc pod uwagę, że w części projektów brakowało nam pozwolenia na budowę, w części projektów tak zwane plany wieloletnie wymagały tego, że znaczy potrzebne są jednoroczne zadania, tak jak mówimy o Schetynówkach. Mamy problemy z dostaniem się do RIT-u, gdzie nie ma tych dróg w RIT-ie, także też odpadają pewne sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o dofinansowania, cały czas śledzimy rynek, współpracujemy też i rozmawiamy z ludźmi, którzy się takimi rzeczami zajmują. Jakby nie siedzimy, nie czekamy na to, że te pieniądze do nas przyjdą. Staramy się coś pozyskać. Jak tylko, że tak powiem, będziemy mieli światełko w tunelu, że gdzieś możemy jakieś pieniądze dostać, na pewno będziemy się o to starać. Proszę jeszcze raz. Zapytałam tylko z ciekawości swojej, ponieważ taką wyszłam w posiadanie takiej informacji w sobotę i mówię, mam sesję Rady Gminy, więc zapytam naczelnika, czy w ogóle pisaliśmy takie wnioski, czy gmina pisała takie wnioski, ewentualnie jak można by to było dalej rozwiązać. Jeszcze tak, z moich informacji, to są informacje, mogę je trochę pomylić, bo to są informacje jeszcze przed moim objęciem wydziału. Były pisane wnioski na Rownicę Królewską, Mądrzewiową i którąś jeszcze, mogę się mylić, Mazowiecką. Niestety te wnioski jakby nie przeszły przez komisję i gmina nie pozyskała dofinansowania. Natomiast tak jak mówię, całą resztę jakby tych inwestycji, które mieliśmy, to były inwestycje wieloletnie. W tym roku nie złapaliśmy się na żadne terminy. Jest jeszcze jeden termin dotyczący ścieżek rowerowych. Na pewno będziemy próbowali się do tego w jakiś sposób ustawić. Tak jak mówię, przyszły rok myślę, że to będzie taki rok, gdzie będziemy próbowali te pieniądze na 2018 rok pozyskać i na pewno włożymy odpowiednią ilość pracy, żeby spróbować jakby wystartować przynajmniej tyle. Proszę pani radna Lewicka. Szanowni państwo, są wnioski i interpelacje, ale już poruszony temat dofinansowań. Myśmy już dość dużo mówili na temat ubiegania się o środki zewnętrzne na komisji budżetowej i jednoznacznie oceniamy, że po prostu gmina nie dołożyła żadnych starań, które by pozwoliły pozyskać takie środki, bo dofinansowanie z PROF jest raz na 4 lata i należało wystawić, przygotować dokumentację do takiej drogi, która miałaby szansę pozyskania tych środków. Natomiast droga Mazowiecka z Modrzewiową, Mazowiecka tu Modrzewiowa i z Królewską nie miało szans, żeby można było uzyskać środki. I argument, że gmina jest za bogata, jest żadnym argumentem, bo trzeba mieć pieniądze własne, żeby móc startować, bo trzeba zabezpieczyć środki na etapie już występowania, czy też podpisywania umowy. To samo jest ze Schetynówką.
zasady dla państwa nie powinny być obce, że schetynówkę pozyskuje się na zadania etapowane, zakończone roczne, tak? Jednoroczne. Zezwolenie na budowę. Więc nawet jeżeli były zezwolenia na budowę w sierpniu, to jeszcze można było tak przygotować te projekty, żeby wystąpić tam, to by była do października. Jedyne na pozwolenie w sierpniu, które mieliśmy, to była droga Mirosław Stary. No i właśnie, i można było tu pomyśleć o tym, żeby wystąpić o schetynówkę i na pewno pieniądze miałyby, gmina by miała duże szanse. Po prostu przespano zupełnie temat pozyskania środków. Dziwne, że inne gminy pozyskują, proszę sobie prześledzić prasę powiatową, nawet nie wzięłam ze sobą, ale dostarczę. Ile inne gminy pozyskały środków i ile gmina nasza pozyskiwała do tej pory środków, a teraz nie pozyskuje w ogóle. I o tym etapowaniu, to tak naprawdę to Komisja Budżetu postawiła warunek, bo te dwa zadania, to już w sierpniu był rozstrzygnięty przetarg, znaczy rozstrzygnięty przetarg i już było późno, bo trzeba było go unieważniać. Natomiast pozostałe, wyraźnie komisja wskazała Płock Rydzyno, żeby był etapowany i Liszyno Słupno, żeby też był etapowany, bo też jest przewidziany na lata 16-17 lata następne do realizacji. Do tej pory cisza. Ja nie powiedziałam bezpodstawnie, że do tej pory żadne zadanie, żadne. Mówię z dużych zadań, bo droga Mirosław Gulczewo jest, jest podpisana umowa, mamy listopad, dopiero ruszy, więc do tej pory od sierpnia, od projektu pozwolenia do tej pory podpisujemy umowę. Pan tak z takim entuzjazmem w październiku, że pan już ma pieniądze, może pan ruszać. To był 18 październik, mamy 14 listopad. Mówimy o podpisaniu umowy na Mirosław Gulczewo, na drogę Borowiczki Pieńki-Liszyno. Też nie jest do tej pory, jeszcze dzisiaj ma być podpisana, tak? Ulica Kościelna, woda nie jest podpięta, wymiana kolektora prawdopodobnie dzisiaj tam pewnie ktoś się pojawił, bo do tej pory nie wiemy, czy w końcu remont, czy usuwanie awarii, która nie wiadomo kiedy powstała i czekaliście państwo po to, żeby to zadanie rozdrobnić na wymianę Tak, pani wójt, i sama pani mówiła, że czekaliście państwo, żeby przesunąć środki na usunięcie awarii. Chodnik, na który był projekt już w ubiegłym roku, ruszyło w październiku. No i proszę powiedzieć, jak jest z większych zadań? No wydaliście państwo 2 miliony na remonty dróg, gdzie w czasie objazdu wskazaliśmy, że w niektórych to były pieniądze rzucone w błoto, dosłownie w błoto, bo naprawdę nie widać efektów tych napraw. Ponad 2 miliony złotych na remonty dróg. Duże pieniądze, może potrzebne, ale nasz wyjazd i komisji rewizyjnej wskazywaliśmy, że niektóre są niepotrzebnie zrobione albo na tyle niewłaściwie, że nadal nadają się do remontu. Więc w części na pewno są to pieniądze wyrzucone w błoto, dosłownie i przenośne. Może pan się odniesie przy okazji. Żeby za dużo nie było. Tak, przy okazji do tej ulicy Fiołkowej, bo jeśli Jacyntowa została zrobiona tam, gdzie mogli mieszkańcy inną drogą, bo mają dostęp do niezłej drogi, niech Jacyntowa była zrobiona, nie musiała być zrobiona, a na Fiołkowej ludzie topią się w wodzie i każdy chyba to widzi i myślę, że to jest bardzo taka niepotrzebna wizytówka dla gminy Słupno, gdzie całym rokiem nie było nic zrobione, kompletnie nic. Tam nie można przejechać, tam nie można przejść. I tak jak mówię, robione są drogi, które są zbyteczne, a ta droga nie, nawet remontu nie przeszła. Mogę prosić o głos? Proszę pan naczelnik. Chciał się najpierw odnieść do tego, co pani radna jakby tutaj powiedziała. Zacznę od ulicy Fiołkowej. Fiołkowa w najbliższym czasie zostanie zrobiona, ale jakby państwu nie wiem, czy jest sens tłumaczyć. Nie jest sens tłumaczyć jakby to dalej, bo wiem, że państwo jakby wiedzą swoje. Natomiast. Ale czy pan uważa, że w ciągu roku był tam jakiś remont? Tak, znaczy nie, w ciągu roku nie było, natomiast no jakby nie mówię, czy nie ma wody na ten remont?
nie mówię, że drodze nie był potrzebny remont i ten remont, że tak powiem, został uwzględniony i zostanie w tym roku wykonany. To, że jakby nie jest ruszone hura wszystkie drogi naraz w jednym czasie, no to tak po prostu to wygląda. Fiołkowa gdzieś po prostu została przesunięta na późniejszy termin. Nie będę teraz jakby próbował się tłumaczyć dlaczego, no tak po prostu wyszło. To nie jest jakiś tam żaden, nie wiem, problem personalny, tylko po prostu ta Fiołkowa gdzieś tam została przesunięta. Jeżeli chodzi o duże inwestycje, to powiem tak. Żeby rozstrzygnąć przetarg, trzeba mieć pieniądze. Pieniądze zostały przesunięte 18 października na sesji i kilka dni po prostu zeszło nam się z tym, jak czekaliśmy na podpis tych uchwał, żeby jakby nie wyprzedzać pewnych rzeczy. Po tym, jak się przetarg rozstrzygnie, następują kolejne jakby sprawy proceduralne, czyli wyjaśnienie niskiej ceny, przedstawienie zabezpieczeń, doniesienie gwarancji i tak dalej, i tak dalej. Dlatego te rzeczy są podpisywane teraz, a nie zostały podpisane 19 października, zaraz po przesunięciu pieniędzy. No ale tak mówi niestety ustawa Prawo zamówień publicznych, wymienia pewne procedury, pewne terminy, które i tak myśmy starali się skrócić do minimum. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kolektor na ulicy Baśniowej. Powiem tak, no, kilkukrotnie już tłumaczyłem Państwu, dlaczego tak sprawa wygląda. Nadal widzę, że jakby brakuje zrozumienia, więc postaram się to jeszcze raz przyswoić Państwu. Pieniądze, które myśmy przerzucali na remont, czy tam awarię tego kolektora, czyli wymianę jego w najgorszym odcinku, były szykowane już od początku września. Niestety sesja przesunęła się do 18 października, kiedy niestety budowa i awaria to są dwa różne paragrafy. No na pewno tak. Ale ja w czerwcu przekazałem Państwu, że ta wymiana wymaga projektu i Państwo wszyscy jakby przyjęli to do wiadomości, nie było wtedy problemu. Ale od 7 stycznia... Proszę Pani, ja mówię Pani, co się wydarzyło w czerwcu. W czerwcu zleciłem projekt. Projekt spłynął do nas w połowie października i tak to wygląda. W połowie października też pojawiła się sesja i niestety zbieżność tych dwóch rzeczy naraz jakby spowodowała to, że część tych pieniędzy jest na awarii, część tych pieniędzy jest na wymianie, a to nie znaczy, że gmina sama z siebie czy Wydział Inwestycji specjalnie dzieli jakieś tam pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Także zarzuty kompletnie nietrafione i zupełnie temat uważam, że niepotrzebnie jest rozgrzebywany. Jak zawsze. Generalnie jakby naciskaliśmy wykonawcę, żeby wszedł jak najszybciej na awarię. Wiem, że dzisiaj miał się pojawić. Mam nadzieję, że się pojawił. Nie będę teraz wyrokował na 100%. Jeżeli dzisiaj się nie pojawił, na pewno wyciągniemy konsekwencje wobec niego i tak dalej. Także no, nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć, bo trzymamy się procedur, trzymamy się ustawy Prawo zamówień publicznych i trzymamy się wszystkich terminów, które są wyznaczone. No, budowa, projekt i tak dalej, to nie jest sprawa na pstryknięcie palcami, że wczoraj usiedliśmy, dzisiaj budujemy. Tylko do tego trzeba się po prostu umieć ustawić i trzeba zrobić to tak, że pieniądze, które zostaną już wydane, nie były wsadzone w błoto, tak? Tak to po prostu wygląda. Ja rozumiem, że Pan się odnosi do pracy, którą Pan podjął, jeśli dobrze pamiętam, w czerwcu, ale my odnosimy się do całego roku i na to zadanie pieniądze były zabezpieczone, tak jak powtarzam, 7 stycznia. I wtedy od razu powinno być, bo wiadomo było, że to jest taki odcinek awaryjny, że trzeba go przebudować. I uważam, że podjęte powinny być działania już wtedy i zrobiony projekt na tą budowę. I w czerwcu można było już ruszać z budową, a nie dopiero, tak jak Pan mówi, w czerwcu Pan podjął działania w kierunku dokumentacji. I dlatego takie teraz na koniec roku, kiedy no, lada moment może zamarznąć, nie wiadomo, czy ten kolektor zostanie zbudowany, wymieniony i przyjdzie wiosna i znowu będzie jeszcze większy problem. I znowu będzie, że to Rada nie dała, prawda? Bo to przez Radę, bo to wszystko jest przez Radę. Nieprawda.
Opieszałość w tym zakresie jest daleko idąca. Proszę, pan radny Zalewski. Szanowni Państwo, na zebraniu z Cekanowie z mieszkańcami zapewniliśmy tu razem z kolegą Dobrosielskim i po uzgodnieniu z wójtem i z panem dyrektorem i z inwestycji, iż ulica Fiołkowa jakim w tym dyrektorem? Roku będzie zrobiona. Proszę mi przerywać, że nie ma ta ulica zostanie zrobiona, jest to obiecana, więc problem na ulicy Fiołkowej w tym roku będzie rozwiązany i z tym nie będziemy mieli problemu. Ulica Północna, tam wielu mieszkańców zgłosiło się do nas, żeby na ulicy Północnej w Cekanowie także załatwić te dziury tutaj. Pan naczelnik Wydziału Inwestycji tą drogę po naszych wnioskach zmodernizował. Na całej długości ulicy Północnej został wylany destrukt, a więc mieszkańcy są z tego bardzo zadowoleni. Teraz przyszła kolej na ulicę Północną, co mamy zrealizowane w tym roku. A więc tak wygląda sprawa. I jeszcze jedno, panie naczelniku, dziękuję na ulicy Królewskiej za załatanie tych dziur oraz na ulicy Mazowieckiej, ponieważ po interwencji, po zgłoszeniu pana ekipa przyjechała i bardzo szybko tą sprawę załatwiła i za to dziękuję. Kto to zgłosił? To może pan spyta pana naczelnika. Ja powiem tak. Panie radny, jako sołtys wziąłem pracownika gminy i palcem mu pokazałem, gdzie są te dziury i to ja załatwiłem. Może ja odpowiem panu sołtysowi. Myślę, że raczej powinien pan zgłosić się do pani przewodniczącej o głos, ale okej, jak pan nie zna procedur, to ja panu ale ja panu wytłumaczę. Jest tutaj naczelnik, proszę państwa, jest tutaj naczelnik Wydziału Inwestycji i ja bym panu postawił pytanie, panie naczelniku. Czy ja jako radny i Konrad Dobrosielski zgłosiliśmy się do pana w związku z naprawą tych dróg i czy to zostało wykonane w związku z naszymi wnioskami? Ja bym prosił pana o odpowiedź, bo tutaj są jakieś sugestie, to samo do nie są sugestie, ale to są wnioski. Ale... I z panem naczelnikiem bardzo dobrze. Ale nie, proszę o odpowiedź i rozwiążemy tę sprawę teraz. Po co mamy jakiś tam... Szanowni Państwo, ja myślę, że temat ulicy Fiołkowej marnujemy od wiosny i nie jest zrobiona. I to jest odpowiedź na wszelakie pytania odnośnie ulicy Fiołkowej. Ja czekam na odpowiedź, jeżeli pan zdał. Ja czekam na odpowiedź, ale proszę dać... Panie naczelniku, prosiłbym o odpowiedź, nie? Czy interweniowałem wielokrotnie w tej sprawie? Jakby na połowie, bo jednak pan sołtys uważa, nie wymusza pan. Chciałbym zachować się w tym momencie jakoś tak po środku, jakby stanąć, bo no, jest mi niezręcznie, ale muszę przyznać, że i panowie radni interweniowali w tej sprawie, ale i pan sołtys też jakby swoją drogą te interwencje wykonał, więc myślę, że jakby wspólna ta interwencja przyniosła naprawę. Proszę pani radna Lewicka. I jeszcze chciałam zapytać, bo tu pan radny Zalewski powiedział, że na zebraniu sołeckim było podjęte takie ustalenie. Kiedy to zebranie sołeckie odbyło się? W sprawie ulicy Fiołkowej? Ostatnie spotkanie z wójtem dotyczące mieszkańców w Cekanowie, a więc tutaj może pani tam nagle padł wniosek mój, żeby z funduszu sołeckiego przeznaczyć pieniądze na ulicę Mazowiecką. Oczywiście pan sołtys był przeciwny tej ulicy, bo pan był przeciwny pana koledzy. Może pan przepraszam bardzo, nie sołtys zdecydował tylko mieszkańców. Ale pan zagłosował przeciwnie przeciwko ulicy Mazowieckiej. Ja wiem, że on odmówił ulicy Mazowieckiej. Pani radna Lewicka jest w przykłosie. Pani radna Lewicka jest w przykłosie. Pani radna Lewicka jest w przykłosie. Sprawa ulicy Fiołkowej była też przedmiotem i oględzin, i wniosków Komisji Budżetowej niejednokrotnie i myślę, że tutaj akurat nie był to pierwszy jakieś ustalenia zebrania sołeckiego w tym zakresie. Ale to nie ingeruje w te. Natomiast odnośnie, pan mówi, pociągnę temat, odnośnie tej budowy tych dwóch ulic. Pan mówi, że były pieniądze przyznane 18 października, ale 19 sierpnia było rozstrzygnięcie przetargu. I gdyby nie było rozstrzygnięcie przetargu. Było rozstrzygnięcie przetargu. Było otwarcie. Przepraszam. Było otwarcie ofert. Nie, uporządkuję jedną rzecz. Dobrze, to było otwarcie ofert. Przepraszam. A rozstrzygnięcie przetargu to jest kompletnie zupełnie co innego. Dlatego, że żeby rozstrzygnąć przetarg, trzeba mieć pieniądze, bo od rozstrzygnięcia niestety nie można się cofnąć, zgadzam a nie mając zabezpieczonych pieniędzy,
miałbym problem. Dlatego po przesunięciu pieniędzy dopiero został przetarg rozstrzygnięty i zgodnie z procedurami zostały dostarczone przez wykonawców zabezpieczenia i w listopadzie zostały podpisane umowy. Dzisiaj jedna do szybkiego nie wygląda. Proszę nie wprowadzać mieszkańców w błąd, proszę pani. Było otwarcie ofert, z których wynikało, że brakuje środków. I tak naprawdę to dopiero na sesji 5 września postawiliśmy wniosek, żeby pan wójt przedstawił, jak zamierza rozstrzygnąć kwestię budowy tych dróg, gdzie brakuje pieniędzy, bo pan wójt nie zabezpieczył, że tak powiem, z własnej inicjatywy. To był wniosek później, chociaż wiedział, to był wniosek komisji budżetowej, że należy tak ustawić wydatki inwestycyjne, żeby nie doprowadzić do unieważnienia tych przetargów. I dopiero tak naprawdę Rada dostała wniosek z pieniędzmi 18 października. Więc jest to przyciąganie i brak realizacji zadań w terminach takich, które by umożliwiły ich realizację z uwagi na upływ czasu i warunki pogodowe. Dopiero teraz przystępujemy do realizacji. Także w sierpniu było otwarcie ofert, gdzie wiedzieliśmy, że już brakuje środków. Projekt uchwały ze zwiększeniem środków był w październiku. Oczywiście został. I najpierw był projekt, znaczy pana wójta wniosek o całkowite zmniejszenie limitów i wyrzucenie tych zadań. Ale co? To proszę powiedzieć, proszę taki proszę wniosek. Ale proszę taki wniosek tutaj. Zacznijmy od tego, że takiego wniosku wójta nigdy nie było, także. Proszę pokazać ten wniosek. To jest na pewno pani się mija sprawą, ale to jest jakby zarzutów jest tak dużo, że aż już pogubiłem, bo państwo widzą, że widzę, że państwo mają potrzebę podążyć temat i podążyć do dalej. Jeżeli chodzi o pieniądze na te inwestycje, zostały one zabezpieczone już w 2012-2013 i były przepisywane z WPR. Kto pomylił się, ile droga ma kosztować, to nie ja się pomyliłem, ile droga ma kosztować, tylko pomyliła się poprzednia rada w poprzedniej kadencji poprzedniego wójta. My dostaliśmy projekt, puściliśmy przetarg, żeby, że tak powiem, na żywym organizmie przekonać się, ile to ma kosztować i rynek odpowiedział, ile to ma kosztować. Kombinowaliśmy na wszystkie strony, co z tym zrobić, ale proszę nie mówić nikomu, że chcieliśmy, że tak powiem, wyrzucić te drogi z realizacji. My chcieliśmy je przede wszystkim etapować. I zacznijmy od tego, że słowo etapować wyszło ode mnie, nie od radnych, bo to wiem, że państwo się szybko uczą, więc dobrze. Natomiast wygląda to tak, że ja daję pomysły na etapowanie, a nie gdzieś tam państwo, więc jeżeli chcemy sobie czynić zarzuty, to nie ma problemu. Ja też mogę jakby w drugą stronę parę rzeczy zarzucić i możemy się tym przewalać od lewej do prawej, a myślę, że nie o to chodzi. Padł zarzut, że ja coś kłamliwie podałam. Nie mam przy nie sobie. Nie mam. Pani mija się sprawę. Tutaj od mieszkańców padł taki zarzut. Przecież każdy z nas wie, że we wrześniu dostaliśmy pismo od pana wójta, gdzie ze środków z dróg pozdejmował. Pan wójt wskazał nam i zostawił 4,5 miliona. 2 200 000 w tym wniosku na drodze na 3 lata, tej, która w tej chwili ma być budowana. Ja odnosiłam się do tego wniosku. Do tego wniosku odnosiłam się na zebraniu wiejskim w Ryszynie. Nie mam go dzisiaj przy sobie. Szkoda, że nie wzięłam wszystkiego, ale skoro państwo nie pamiętacie, był taki wniosek. Nie w pierwszej wersji nie było przedstawione do budowy, tylko zdjęte z budowy. Jak z jednej, tak i z drugiej pomniejszane były środki, przesuwane. Propozycja była taka. Myśmy tej propozycji nie zaakceptowali. Dopiero po czasie pan wójt podjął działania i postarał się o to, żeby te środki na te drogi były zabezpieczone. Proszę pani wójt, chciałam zobaczyć. Bo tu państwo nam zarzucają różne rzeczy, opieszałość i różnego rodzaju inne kwestie. To ja chciałam państwu też na to uwagę zwrócić, no gdzie też wiele, w poprzedniej Radzie było wiele przetargów rozstrzyganych na
rzeczy wodno-kanalizacyjne. I też nikt nie zadbał, żeby był okres gwarancyjny, bo wiele rzeczy, których teraz wykonujemy, można by było to zrobić w ramach gwarancji. Chciałam też zwrócić Państwu uwagę, że to teraz my nic nie robimy, żadnego nadzoru, nic. A gdzie był nadzór nad projektem e-Słowo? Chciałam tylko Państwa poinformować, że istnieje zagrożenie i to dość duże. I to nie są nasze zaniedbania, ale też nie chcę nikogo winy zrzucać, bo to nie o to chodzi, bo trzeba po prostu robić, żeby do tego nie dopuścić. Istnieje zagrożenie zerwania projektu. A co Państwo wiecie, to jest niemożność aplikacji o środki unijne przez kolejnych kilka lat i zwrot całej sumy 3 milionów złotych. Ale to nie chodzi o to, żeby teraz na kogoś winę zrzucać, tylko trzeba wziąć się do roboty i zrobić tak, żeby ten projekt nie został zerwany. Proszę, pan radny Szulski. Proszę, zadanie konkretnego pytania panu naczelnikowi. Jeżeli chodzi o rozstrzyganie przetargu i podpisywanie umów, pan czekał na pieniądze na realizację ulic w Mirosławiu i drugiej tam Wyszynu. A jakoś od razu pan unieważnił przetarg na Wojsko Bykowie. To jakieś takie konsekwencje w tym nie widzę. Nie poczekał pan, czy się pieniądze na wojsko znajdą. Ale wracając do tematu, takie mam pytanie, panie naczelniku. Stan zaawansowania prac projektowych nad dokumentacją techniczną na ulicę w Nowym Włóczewie, a na Trzeciego Sobuskiego pod Wipiertych, bo u nas to nie ma, bo ja tam mieszkam, to nie może być. Wipiertych, Wiśniowieckiego, na jakim to jest etapie. Znaczy i też uwagę mam do pani zastępcy wójta, bo jest biuletyn publiczny, są zamówienia do 30 tysięcy. Ja bym nie zadawał tego pytania, gdyby tam była jakakolwiek informacja o takich zamówieniach. W ogóle nie ma o zamówieniach do 30 tysięcy. Tam jest jakieś urządzenie, jakieś wycieczki dzieciom i tego typu zakup pompy dla strażaków, a poza tym to nic nie ma. Dlatego ja bym nie zadawał takich, pytań, bo bym sobie poczytał, gdyby było. To jeszcze dodam, jeżeli pan może się odnieść, przepraszam, jeśli na jakim etapie jest projekt na ulicę Klonową, Klonowa, Strażacka, na jakim etapie, czy już jest poszczególny projekt? Dobrze. Jeżeli chodzi o, zacznijmy od ulicy Klonowej, od Górnego Słupa. Projekt jest zlecony. Powiem tak, niestety w trakcie jakby oglądu całego terenu ujawniły się pewne, powiedziałbym, nieciekawe rzeczy, dlatego że w ulicy, drodze powiatowej, która prowadzi na Wodanów, założona jest przynajmniej w inwentaryzacji, którą my posiadamy, w kanalizacji deszczowej rura FI-200. Jeżeli odprowadzimy wodę z tych dwóch dróg w dół do głównego kolektora, przewidujemy, że niestety rura FI-200 będzie za mała. Rura FI-200, tak żebym mógł tylko chociaż trochę opowiedzieć szybciej, coś na ten temat stosowane jest przy kanaliku, czyli jedna kratka odprowadza wodę do studni. Natomiast jakby w założeniu głównego kolektora i dużej zlewni, niestety ta rura jest za mała. W tym momencie pracujemy nad koncepcją odwodnienia całego tego osiedla Górne Słupno i chcemy to jak najszybciej, że tak powiem, wykonać w przyszłym roku do wiosny, żeby też projekt i koncepcja pojawiły się, żebyśmy mogli na wiosnę na spokojnie zacząć realizację. Jeżeli chodzi o ulicę w Nowym Włóczewie, powiem tak, jesteśmy na etapie podpisywania umowy. Też myślę, że nam się uda to ogarnąć. Tak, to jest WPF, także nie ma problemu. Ale wie pan co, wójt na spotkaniu z mieszkańcami powiedział i pokazywał, no jest tutaj obecnie, no dobrze, że wszystko jest zapisane. Przecież może powiedzieć, może czyli kłamał na spotkaniu. Może tak? Ja skończę, bo znowu widzę, że pan krzyczy. Ale pan krzyczy. Chcemy ten projekt skończyć do maksymalnie kwiecień przyszłego roku i też jakby ruszyć z realizacją. Także tak to wygląda. Wie pan, w UPF jest 90 tysięcy na ten rok i w tym roku miał być. Proszę pan radny Dobrosielski. Miałem pytania i miałem uwagi i wątpliwości, ale pani sposób prowadzenia obrad
polega przede wszystkim na tym, żeby uniemożliwić, żeby zagmatwać temat tak, żeby uniemożliwić rozsądną i racjonalną dyskusję i rzeczową dyskusję nad jakimkolwiek problemem. Przed chwilą z ust pani radnej dowiedzieliśmy się, że przecież, jak rozumiem, radni zagwarantowali finansowanie pełnych projektów, a wójt nie zgodził się na propozycję radnych właśnie umieszczenia w budżecie tych kwot. Tak brzmiała, jak pani mówi, sentencja tej wypowiedzi. Proszę pani, mam do tego prawo. Jeżeli pani nie chce, żeby interpretować pani wypowiedzi, to proszę się wyrażać jasno. To proszę powiedzieć, o co chodzi. Proszę pani, naprawdę trudno zrozumieć. Proszę nie odnosić się do pani Lewickiej, proszę. A dlaczego pani nie zwróciła uwagi, żeby się pani Lewicka nie odnosiła do mnie? Bo pan albo ocenia mnie, albo panią Lewicką cały czas. Pani tak. A czy pani nie podlega, pani działalność nie podlega ocenie? To nie w tym punkcie. A w jakim? Proszę a w którym, proszę pani? Proszę na temat inwestycji, na temat wniosków. Jeżeli pani przewodnicząca i pani samo zwańcza, rzecznik pani przewodniczącej i pomocnica pani przewodniczącej chcą, żeby ich wypowiedzi były jasne i jasno zrozumiałe, to bardzo proszę je jasno formułować. A jeżeli się wyciśnie, panie się domagają, żeby szczegółowo opisywać w protokole. Jeżeli szczegółowo opiszemy wypowiedzi pań w protokole, to po przeczytaniu dojdziemy do wniosku, że tam nic nie zostało powiedziane. Bardzo proszę o to, żeby mówić i używać konkretów, podawać daty, podawać fakty, podawać konkrety. Z pana wypowiedzi nawet nie ma co zaprotokołować, to jest związane z tematem. Całe szczęście, że to nie pani protokołuje. Protokuje, ale ludzie oglądają. To nie pani ja mogłabym swojemu radnemu zadać jedno pytanie, pozwolę. Nie, to nie jest na koniec. Czy są jeszcze pytania? Ja tylko powiem, mówiłam niejednokrotnie, ale powiem tak, że tak, oczywiście mała kwota była na to zadanie Lyszyno-Bielino, była mała kwota, ale też w początkowej fazie był to inny projekt. Był przez ostatnie dwa lata zmieniany i on spowodował zwiększenie też środków. Proszę pani radna Lewicka. Jeszcze chciałam zapytać odnośnie tych pomieszczeń, które są przeznaczone na rehabilitację dla rodziny, kiedy to ruszy, bo pytałam w czerwcu, pan powiedział we wrześniu, nie wiem, nadal to jeszcze nie funkcjonuje i na jakiej zasadzie będzie to funkcjonowało, są to pomieszczenia już wydzierżawione, będą wydzierżawione. Czy one przez ten czas przynosiły, bo to już chyba już ponad rok stoją bez wynajmu chyba. Czy są z tego jakieś pieniądze? Proszę pani najpierw. Ten lokal został wynajęty w ubiegłym roku już. Tak. I są cały czas? Oczywiście, że aha. Tak. Także tutaj on jest wynajęty i w ramach tego najmu ten remont jest dokonywany. My dysponujemy tylko tym, taką informacją, jaką nam przekazuje najemca. Mówione było o tym, że 15 listopada ma to ruszyć, zresztą takie ulotki się pojawiły. Natomiast my nie mamy na to wpływu jako najmujący, kiedy oni się uporają ze wszystkimi sprawami związanymi z tym remontem. Niemniej jednak był tam konieczny projekt, dokumentacja techniczna, która dostosowuje te pomieszczenia do tych funkcji, na które zostały wynajęte, czyli do prowadzenia rehabilitacji. Wymagało to pozwolenia na budowę, decyzji sanepidu. Takie dokumenty są przygotowane, bo one wpływają do urzędu. Więc myślę, że tam już jest kwestia tylko techniczna, kiedy to zostanie uruchomione. Co warto podkreślić, bo o tym mówili przedstawiciele rodziny,
że te usługi, które będą w tej chwili rehabilitacyjne prowadzone, one nie będą dofinansowane na dzień dzisiejszy z NFZ-u, ale będą stawki takie, jak NFZ płaci tym niepublicznym ośrodkom, także jakieś to są kwoty minimalne. No miejmy nadzieję, wszyscy na to niecierpliwie czekamy, że to lada moment faktycznie nastąpi. No niemniej jednak, jeśli chodzi o regulacje tutaj spraw urzędowych, jest umowa najmu podpisana, miesięczna opłata ustalona. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. To zamykam punkt interpelacji i zapytania i odpowiedzi. I przechodzimy do projektów uchwał budżetowych. Pewnie będziemy omawiać je razem z wieloletnią, więc słuchamy panią sprawę. Zgodnie z Państwa projektem dzisiejszym została poprawka polegająca do uchwały, która była już przedmiotem obrad wszystkich komisji. W tej oto poprawce dokonano zmiany takiej, że wprowadzono zwiększone nakłady inwestycyjne na zadaniu chodnik Niszewska, kwotem 65 tysięcy. Na ten cel zwiększono nakłady o 80 tysięcy, z tym, że o 15 tysięcy będzie to w roku 2017, stąd przeniesienie tego zadania z załącznika rocznego do WPF. Po to, żeby jednak 65 tysięcy w tym roku, i to jest realnie, bo mamy już listopad, zanim będzie rozstrzygnięty przetarg, zanim będzie podpisana umowa, będzie trzeba w całości sfinansować i odebrać, zakończyć. Żeby było bezpiecznie, ostatnie te płatności powinny nastąpić w styczniu i dlatego tutaj też o to wnosiłam, żeby nie było niewygasających. Bo nie ma takiej potrzeby, trzeba to realizować jak najszybciej i tylko sfinansować końcówkę w styczniu. Dlatego właśnie taka zmiana i na ten cel są pieniądze zmniejszone z zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupie. Tam były oszczędności na realizacji zadań, bo wiele zadań dofinansował wojewoda, stąd jest ta możliwość zmniejszenia wydatków bieżących realizowanych przez GOPS, a zwiększenia nakładów na tym zadaniu. I takie rozbicie, żeby to było częściowo jak najwięcej i ostatecznie po tym została wniesiona poprawka do WPF-u odnośnie ulicy Mazowieckiej, gdzie wprowadzono na rok 2017 400 tysięcy złotych na to zadania, przesuwając zadania w Brędzynie. W Brędzynie, tak. Z tych dwóch zadań o 200 tysięcy, a wprowadzenie na rok 17 tutaj zadanie ulica Królewska. A na 18 na 19? Proszę? A na 18 na 19 skąd pieniądze? Na 18 i na 19 to... Na 18... Wracają na te same inwestycje. Na 18 i na 19 z dochodów. Była możliwość zwiększenia WPF-ie kosztów, w limitach wieloletniej prognozie, tak żeby można było spokojnie te kwoty wpisać. Wnioskowane przez... Uszczegółowiono również zapis, jak Państwa, że tam podane było w tej autopoprawce odnośnie tego, co omawialiśmy, odnośnie zwiększenia wydatków na gimnazjum, na wynagrodzenia. Ten wniosek był wniosek pani dyrektora, znaczy pana dyrektora gimnazjum, przekazany przez panią Biernat, panią dyrektorę Wysoką Oświaty. Był szczegółowo omawiany. Ten wniosek, który Państwo widzieliście, to nie był tym wnioskiem, który został opisany, ja to wyjaśniałam. Dlatego też już po otrzymaniu pełnego wniosku, co to było pierwotnie, w wersji uchwały było na podstawie takiego skrótowego pisania i uzgadniania kwot rzeczywistych
A tutaj już po prostu Państwo macie dokładne uzasadnienie, tak jak to było uzgadniane z wójtem i ze mną. I taki wniosek jest u mnie do wglądu, również jest przekazany do Biura Rady Gminy i tam Państwo też możecie go obejrzeć. Nie wiem, czy był przekazany Państwu, przekazywany, ale nie wiem, czy Państwu było wysłane na materiały na maila, więc jeżeli tak, to bardzo proszę, on jest do obejrzenia. A dokładnie z tego, całość tego zasadnienia jest zawarta teraz w tej właśnie autopoprawce. I to jest, takie były zmiany, wszystkie inne zmiany były już omówione szczegółowo na komisjach wszystkich. Czym Pan Wójt się sugerował, że z ulicy, z drogi Płock-Rydzyno, tam jest tak mały limit, jeszcze zdjął 200. I Kalinowa Strażacka jest ta sama, Planowa Kalinowa Strażacka jest to samo. Nie odpowiem Panie Przewodniczący na to pytanie, bo nie mam takiej wiedzy. Ja dostałam o tą poprawkę od wójta i tak to wejdzie. O to nie wnioskowała, że... Proszę Pan Radny Żywuski. Pytanie jest wspólne dla Pana Naczelnika i dla Pani Skarbnik. Chodzi o zwiększenie tej kwoty 65 tysięcy. My na komisji mówiliśmy coś o kwocie 80. Czy to wystarczy? Czy zrobiliście analizę i że te 65 wystarczy na oświetlenie? Jest 80. Jest 80, bo 80, 60 rok, 15 zapłacimy w styczniu 17 roku. Łącznie 80. Proszę Pani Radna Lewicka. Szanowni Państwo, odnośnie do, rzeczywiście był to wniosek Komisji Budżetowej, żeby zapewnić środki na realizację tego zadania zgodnie z jego nazwą, taką jaką ma w uchwale budżetowej. Bo to jest budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Mierzewskiej. Umowa, która została podpisana bez oświetlenia. Wniosek komisji był taki, żeby jeszcze w tym roku zapewnić realizację tego zadania wraz z oświetleniem. Po pierwsze, było to, że to ma być w tym roku zapewnione. Państwo rozkładacie to na 16 i 17 rok. I dlatego Pani mówi o przeniesieniu tego do WPF-u. Chcę przypomnieć, że to zadanie jest realizowane już od roku 2015. To zadanie było w uchwale budżetowej w 2015 jako zadanie jednoroczne z kwotą 100 tysięcy. W ramach tego było wydane na projekt i na tym wydatki na tym zadaniu się zakończyły. Ponownie pojawiło się to zadanie znów budżetowej w 2016. I proszę to zaprotokołowanie, bo myślę, że komisja, że RIO tego nie zauważyło, ale to było błędne. Pojawiło się znów jako zadanie jednoroczne w 16 z kwotą 100 tysięcy. I tylko o tej samej nazwie, jak było w 15. Więc to zadanie wynika z tego, że już będzie nie jednoroczne, bo w 15, jednoroczne w 16. A teraz Państwo mówicie, przeniesiemy jeszcze... W 15 roku nie było żadnej umowy, nie było żadnych wydatków poniesionych. Poniesione było na projekt, Pani Skarbnik. Poniesione było na projekt. Projekt kosztował, jeżeli dobrze nam przekazano, 32 tysiące. Stąd zadanie rozpoczęło się i miało być realizowane w 2015. I zadanie w tym momencie nie jest 16-17, ale ono już się kontynuuje. No to w takim razie, kiedy był sporządzony projekt na to zadanie i kiedy był zapłacony? Nie w 15, nie w 16, tylko w 15. I wniosek komisji był nie o to, żeby ona trwała jeszcze w 17, tylko żeby zapewnić... Tak jak jest zapisane w budżecie 7 stycznia. Tak, 7 stycznia w ramach ten, tylko zwiększone wydatki były do 180 ze 100. Było zwiększone 80 tysięcy, żeby można było podpisać umowę, bo tak w drodze przetargu ta droga została, ten chodnik został przez wykonawcę zaproponowany i przyjęty w tej kwocie. Natomiast projekt był sporządzony w ubiegłym roku i wniosek był komisji, żeby zabezpieczyć środki na oświetlenie w ramach budżetu w roku 2016. Jest tutaj wersja, że jeszcze w 17 i że z tego powodu to nie jest go,
zgodne z wnioskiem, znaczy nie do końca z wnioskiem, możemy mówić, że może 15 to niewiele, może to jest realne, to tutaj możemy na tym, że tak powiem, nie kwestionować tego, natomiast było wniosek był na 16, żeby zabezpieczyć środki. Natomiast na pewno nie było wniosku komisji budżetowej, to jak już jestem przy głosie, to powiem, odnośnie przenoszenia środków z ulicy Klonowej albo przenoszenia środków z ulicy Kłodzko-Rydzyno na ulicę Inne, a tu jest na ulicę Mazowiecką. W tym zakresie nie stawialiśmy wniosków, wręcz przeciwnie. Mówiłam nawet na spotkaniu z wójtem, kiedy wnosiliśmy o zabezpieczenie środków na te dwie drogi, gdzie już się odbyły przetargi, to mówiliśmy bez umieszczania środków na ulicę Klonową i bez umieszczania środków na ulicę Płock-Rydzyno. Ponieważ na to już jest projekt i mówiliśmy o etapowaniu, i to, wie pan, ja nie potrafię powiedzieć, czy pan miał to w zamyśle, ale na pewno my mówiliśmy o etapowaniu, bo jak już tak może troszeczkę przejdę jeszcze do tego, co pan powiedział, to za pierwsza wersja, którą pan wójt nam przedstawił 7 września i etapowanie drogi Borowiczki-Pieńki-Bielino-Liszyno, to był, gdzie kwota była ponad 10 milionów, najniższa kwota, jaką wykonawcy zaproponowali na budowę, za budowę tej drogi. To był etap zaproponowany przez pana wójta, 2200, bo resztę pieniędzy zostało zdjęte właśnie na drogę Mirosław, 2200 na 3 lata. To jakie etapowanie, które też po pierwsze, ta budowa drogi trwała, jeżeli 2200 przy 10, 15 lat przy takim etapowaniu. I to etapowanie, o którym pan mówi, to musi być tak etapowane, że w ramach danego roku jest dany etap zakończony, a ten etap proponowany na tą drogę miał trwać 3 lata, więc żadne etapowanie, które by mogło być podstawą do wystąpienia o środki zewnętrzne. Więc znów pan mówi o rzeczach, które właśnie mówiliśmy, nie etapowanie na 3 lata, tylko etapowanie danej budowy na rok, po to, żeby można było wystąpić. Więc chyba zupełnie inaczej to pan przedstawia, że pan projekt, to etapowanie nie miało żadnego racjonalnego uzasadnienia. I myśmy to... Nie pana wypowiedzi, ja mówię o swoich wypowiedziach. Panie przepraszam, nie wypowiedzi, w których mówiłem o etapie na dany rok, żeby można było wystąpić o pieniądze. To na pewno nie było to takie etapowanie ryzyka. Na pewno można to gdzieś obejrzeć. Ale są moje teksty, do, ale dziękuję, że pan mnie cytuje. Wracając do projektu uchwały budżetowej WPF-u, wnosiliśmy tylko o zmianę w uchwale budżetowej w zakresie tego chodnika, no mówię, w ramach roku 2016, a nie 2016-17, natomiast do WPF-u nie wprowadzaliśmy żadnych wniosków o zmianę, więc to już jest poza wnioskiem Komisji Budżetu i rewizyjnej i jestem przeciwna temu, żeby przenosić środki z tych dwóch dróg na inne drogi, kiedy one powinny być realizowane. A ja jestem przeciwny, pani sprzeciwą. Proszę o głos. Proszę pan radny Celeski. Szanowni Państwo, pani Lewicka, rozumiem, że pani jest przeciwna naczelnikowi Wydziału Inwestycji. Tak, proszę bardzo. Jest pani mądrzejsza od naczelnika budowy, który ma do tego uprawnienia, jest proszę studia. Wracając do zmiany do WPF-u, oczywiście Komisja Oświaty zgłosiła te wnioski o wprowadzenie ulicy Mazowieckiej, chociaż części, ponieważ ta ulica przez, ulica przez 30 lat nie została zmodernizowana, tutaj ponad 50 rodzin podpisało się pod tym wnioskiem, a więc ja bym pani Lewicka, panią prosił o uszanowanie tych 50 rodzin, którzy przez 30 lat dopominają się o tą drogę i zostawali przez te wszystkie lata pomijani. Przepraszam bardzo, ale tam była nawierzchnia, ja pamiętam, w którym roku nie pamiętam, ale przecież tam była i nie na pewno nie 30 lat, może to było z 12 lat temu. Ale czy pani widziała, w jakim stanie jest ta droga? Czy pani proszę przyjechać na Rydzyno i zobaczyć, jaka jest na Rydzynie. Może pan tam też nie jest. W jakim stanie jest ta droga? Czy pani widziała, jak jest i czy pani. Proszę nie kłamać, bo nie 30 lat. Bo nie 30 lat. Czy pani bierze pod uwagę, że to jest jedna z dróg? Bo nie 30 lat. Nie. Czy pani tego nie wie? Jak pani tego nie wie, to ja bym pani to mówił. Nie ma możliwości, bo nie ma połączenia bezpośrednio z Pernu.
No ale czy jest, czy nie jest? Jasne, czy nie jest. Proszę, kapitan. Jest to pan kancyjny. No nie, proszę. Tak, tylko dwa zdania gwoli wyjaśnienia. Mówimy o przesunięciu pieniędzy na ulicę Mazowiecką z Rydzyna i z ulicy Klonowej, tak? O ile dobrze pamiętam, jak Państwo tam się wczytają dokładnie, to tam jest napisane też, że w roku 2020 z ulicy Mazowieckiej te 400 tysięcy wraca na te inwestycje, więc jak tu jest suma i limit wydatków nam się nie zmienia. Natomiast jeżeli mówimy o tym, w jakim stanie są drogi, nie trzeba mi wierzyć, no, ale jak ja oceniam te drogi, to w najlepszym na razie stanie jest droga Bielino-Liszyno za 10,5 miliona. Proszę, kto następny? Pan Stefański. Proszę się odnieść do ulicy Klonowej. Panie naczelniku, na 200 tysięcy pan zabiera. Radny Zalewski mówi, że 30 lat. No nie 30 lat, no 30 lat to nawet nie ma może ulica Klonowa, a dużo była wcześniej jak ulica Mazowiecka. Pamiętam, że za moich czasów była robiona. No i ulicą Klonową jeżdżą autobusy w kierunku Święcińca i nie wiem, panie radny, czy pan tam widział, co tam się dzieje. Jaki ruch jest przede wszystkim. No, a ulicą Mazowiecką to... Nikt nie wie. Nikt nie wie. Proszę, wszystko miała być realizacja, teraz się odsuwa. Ale nie, bo inwestycja pana Zalewskiego. Panie Janko, ale jest kwota w budżecie przewidziana na Klonową. Proszę nie dyskutować z panem. Pan Stefański jest przy głosie. Pan naczelnik już coś innego kręci, bo rura zacięta. Rozkochać chodzić na ulicy Trzebewo, bo trzeba rurę wymienić. Problem jest Klonowa. Panie Stefański, Dlaczego ma iść moim kosztem Mazowiecka, jak ulica Klonowa jest bardziej potrzebna jak Mazowiecka? A pan nie jest radnym gminy. Proszę nie dyskutować z panem Stefańskim. Ja jestem radnym gminy. Pani radna Karpacka była w kolejności. Ale panie naczelniku, z całym szacunkiem nie zgodzę się z panem. Mam prawo. Prawda, że w najlepszym stanie. Proszę państwa, jeździliśmy z komisją objazdową i zobaczyliśmy na inwestycje do wykonania. I wcale się nie zgadzam. Jeżeli chodzi o ulicę Mazowiecką, to tak jak pani przewodnicząca powiedziała, proszę przyjechać na Rydzyno. I nie spodziewajcie się państwo po mnie, że nad tą autopoprawką ja zagłosuję na tak. Ja zagłosuję na tak, bo na ostatniej komisji objazdowej radni, którzy nie są z mojego okręgu wyborczego, stwierdzili, że po zimie, mroźnej, śnieżnej zimie zostaną tylko płyty. Więc proszę poddać to pod rozwagę, a byliśmy i zrytowaliśmy i ulicę Mazowiecką, także ja w tym momencie na pewno zagłosuję na nie. Ale jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, miały zmiany tylko dotyczyć oświetlenia na chodniku. I tak komisja wnioskowała. A jak państwo zmajdrowaliście tutaj, no to... Dziękuję. Proszę pan naczelnik. Przepraszam, ale bardzo rzadko jestem dopuszczony do głosu, bo nie zawsze pamiętam, co się powiedziało wszystko. Zacznijmy od tego, co powiedziała przed chwilą pani radna Grabacka.
Tak, oczywiście na jedzenie droga jest ze stanem. No właśnie. Na jedzenie tak, zgadzam się faktycznie. Tam są ubytki, są odcinki drogi. Faktycznie nie najlepsze, w tym się zgadzam. Jeżeli zaczniemy rozpatrywać teraz na przykład ulicę, którą mamy robić za 10,5 miliona, czyli Bielino i Szyno, to chciałbym, żeby Państwo sobie czasami po deszczu przejechali jedną drogą Bielino i Szyno, a potem przejechali się Piastowską i Wałbrzyńca-Sikory. Zapraszam, naprawdę po deszczu to wszystko fajnie wygląda. Mam taki plan, żeby jeszcze może tej jesieni, może wiosny, zrobić nagranie jakby przejazdu po deszczu jednej, drugiej drogi. Puścimy to nagranie, Państwo zobaczycie, w jakim stanie są te dwie drogi. Naprawdę różnica jest ogromna, ale nie musicie się Państwo ze mną zgadzać. Na budowę Piastowskiej? Nie, proszę Pani, natomiast mówię, co jest w moim odczuciu, jak to wygląda. Ale pytam się, czy jest projekt na budowę Nie, proszę Pani, on będzie w przyszłym roku, ale w przyszłym roku będzie i też na niego nie będzie pieniędzy. I o czym rozmawiamy? Więc teraz tak, jeżeli chodzi o Górę Słupną, Pan Rady Stefański tutaj zarzuca mi, że coś tam kręcę z jakimiś rurami. No pewnie kręcę, tak to zazwyczaj wygląda, że może już ja za mało wiem, za krótko jeżdżę po drogach, za mało rzeczy w życiu zrobiłem, wie Pan, no to tak to po prostu wygląda, no tak to jest. Biję się w piersi, że mam za mało doświadczenia. Faktycznie, jeżeli Państwo uważacie, że takim odwodnieniem da się odwodnić Górne Słupno, to już Wam mówię, że się mylicie. Natomiast faktycznie trzeba tutaj jakby podkreślić jedną rzecz, że ta rura, o której mówiłem, czyli odwodnienie deszczowe, leży w drodze powiatowej. Niestety nie da się odwodnić odpowiednio Górnego Słupna bez wyprucia dodatkowego drogi powiatowej i zrobienia kolektora do odpływu w sposób przemyślany i logiczny, bo ta woda po prostu nie popłynie, będzie wywalała górą kratkami. Ja nie muszę tego robić, na pewno przekonamy się o tym za rok, czy dwa, czy trzy, jeżeli te drogi gdzieś tam powstaną, będzie wylewało się górą kratką, zamarznie, to wtedy będziemy rozmawiać, kto miał rację. Proszę, Pan Drajkowski jeszcze chciał? Tak. Wcześniej, ale może jeszcze tylko skończyć. Proszę, Pan Drajkowski. Ja mam zapytanie do Pani Skarbnik teraz. Tak, teraz dostaliśmy nowe wnioski. Pani, czy Pani porównywała te wnioski, te kwoty, jakie się znajdują w tych załącznikach i tym? To są w ogóle rozbieżności, to kolosalne. 801. O tym była mowa przecież na komisji była mowa. Państwo prosiliście mnie o wniosek. O wniosek, który był podstawą do wprowadzenia uchwały budżetowej. Oznajmiłam Państwu, że takiego wniosku nie ma, że mam wniosek pierwotny, jaki do mnie wpłynął na kwotę 227 tysięcy złotych, który został zakwestionowany przez panią wiceburmistrzynię. Nie. Również były rozmowy z wójtem i punkt po punkcie i omawiane zostały, jakie zadania i w jakich kwotach należy zwiększyć dla gimnazjum, które są wynikające nie z uznaniowości, tylko z karty nauczyciela i tylko takie wydatki, ja wtedy notowałam właśnie na dzieci niepełnosprawne i zastępstwa, wtedy właśnie były uzgodnione i napisane. Nie miałam wniosku, nie chciałam Państwu pokazać. Pokazałam ten pierwotny i mówiłam, że to jest zupełnie inny wniosek niż który jest opisany tutaj w tej uchwale. Pani dyrektor była przy tej rozmowie z komisją budżetową, potwierdziła, przyniosła ten wniosek, który uwzględniałyśmy wcześniej parę dni temu z wójtem i on jest podstawą do uchwały i był tylko on podstawą. Żaden inny wniosek nie był. Ten, który Państwo oglądaliście i się w niego zagłębialiście, w ogóle nie był uwzględniony, on nie spełniał żadnych Ale pani skarbnik, nie o to chodzi teraz, że pani mówiła, nie chciałem pani przerywać, że chodzi o te kwoty, jakie tu są wpisane. W dziale 801. Pani tu napisała, w dziale 801 jest kwota 1 347 801. A nie. Załącznik numer 2. Nie, to ja panu wytłumaczę. 7 849. Ten następna kwota, ale dokończę. Następny dział 810 dotyczy gimnazjów. Kwota 1 347 załącznik numer 2 przez panią pisany
kwota 1 667 000. Bo to takie rozbieżności, nie tylko to sprawdzała w ogóle. Nie, to nawet nie muszę nie rozprawdzać. No ale to się to co rozbieżności widziała. Są, że pan się tam ja panu pokażę na tego na oczy. W tym dziale, w dziale 801.10 jest nie tylko wynagrodzenia, jest nie tylko dodatkowe wynagrodzenie roczne. Są subsydia, fundusz pracy, cała rzeczówka, fundusz socjalny i to stanowi całą tą kwotę, którą ma pan w założniku numer 2. Ten wniosek jest tylko z dwóch paragrafów i sumuje nam tylko dwa paragrafy. On nie jest zbieżny z tym. To jest wydruk systemu. Nie, to jest wydruk nie z mojego systemu ani nie z bestii, tylko z części planu. Z części, ale te paragrafy, które są tu wymienione, czyli te dwa, są te same, które ja mam w systemie. Reszta to jest suma tego typu paragrafów, a to rozdziale jest paragrafów 10 to jest cyfra, która jest w budżecie, natomiast pani dyrektor nie drukuje tych wszystkich 10, tylko w tych dwóch następuje zmiana. Jakby wydrukowała resztę bez zmian, to byłoby zgodnie. Ale czy dział 801, tak, 801, wynagrodzenia, które są tu, obejmują również, do wynagrodzeń należy jeszcze składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy i wynagrodzenia bezosobowe. Tu nie ma jeszcze trzech paragrafów wynagrodzeń, które dają tamtą kwotę wynagrodzeń. Tu jest tylko część wynagrodzeń. W tych miejscach się zmieniało. Na innych wynagrodzeniowych paragrafach zmiany nie było. One się zgadzają, bo my co mamy porównać? Mamy porównać to, co ja mam na tym paragrafie i na tym paragrafie. No ale to nie jest. Ten wniosek jest zupełnie. Można sobie różnie, tylko taką kwoty na paragrafach, na których pani dyrektor zmienia, są zgodne. Przynajmniej dokumenty są zgodne i sprawdzone. Są zgodne, sprawdzone i są zgodne. Proszę pan radny Zalewski. I potwierdzam. Szanowni państwo, wracając do WPF-u, tak naprawdę jesteśmy radnymi całej gminy. Jeżeli chodzi o Arkadię Mazowiecką, pod kredytem obraz infrastrukturą, tutaj łączne kwoty finansowe zgodnie z WPF-em 4 071 155. W 2017 jak najbardziej można zacząć tą inwestycję, jest przewidziane 525 tysięcy. Jeżeli chodzi o ulicę Klonową, pana Janka, budowa ulicy Klonowej, Kalinowej oraz Strażackiej w Stupnie, przewidziane nakłady 4 100 209 tysięcy w przyszłym roku, 1 000 000 w roku kolejnym. A więc tak naprawdę możemy zacząć wszystkie te inwestycje. Przebudowa ulicy Mazowieckiej, w tym przeznaczyć 400 tysięcy, żeby tą inwestycję ruszyć. Tak naprawdę i pana Janka inwestycja zostanie ruszona, i ulica Mazowiecka, i także w Rydzynie ta droga także zostanie rozpoczęty. Pierwszy etap budowy. Tak naprawdę mamy w wieloletniej prognozie finansowej te wszystkie inwestycje rozłożone na wiele lat, ponieważ koszty są ogromne i jakbyśmy to zrobili w jednym roku, nie jesteśmy w stanie. Koszty są ogromne, tym bardziej, że dyrektor kierownik Wydziału Inwestycji potwierdził, iż to nie zaburzy się w systemie wydatków na dane inwestycje. Więc pana Janka zostali inwestycja ruszona, pani przewodniczącej rewizyjnej oraz ulica Mazowiecka. Więc proponowałbym, żeby te wszystkie inwestycje zacząć i bądźmy radnymi całej gminy. Ja nie jestem przeciwny pani ulicy, nie jestem przeciwny pana ulicy, ale chciałbym, żebyśmy poszli po środku i zagłosowali raz za jakimś tam wspólnym celem. Ja nie będę głosował przeciwko pani ulicy, przeciwko pana, tylko żebyśmy poszli po środku i zagłosowali razem wspólnie. Dziękuję. Proszę pani radna Lewicka. To szanowni państwo, ja się też się wypowiem jako radna wszystkich miejscowości i wszystkich mieszkańców. Akurat nie mieszkam ani przy ulicy Mazowieckiej, ani przy Rydzynie, ani przy ulicy Klonowej. Może tylko się odniosę tak, że odnośnie tych dwóch ulic,
Mirosław Bruczewo, tych dróg, Mirosław Bruczewo i droga Borowiczki-Kieńki-Liszyno, Bielino-Liszyno, już w miesiącu marcu, czerwcu pan naczelnik mówił, ale nie było, mieliśmy po wysówce projektu uchwały, że trzeba tam, można tam zdjąć środki, bo są zagrożenia i poważne niebezpieczeństwo, brak możliwości realizacji tych zadań. Nie podjęliśmy takiej uchwały i co się okazuje, że możemy te drogi, teraz podpisujemy umowy i będą realizowane. Ale już w marcu, już w czerwcu wyrokowano, że prawdopodobnie te ulice, bo nie ma projektów, bo te projekty nie będą zrobione i tak dalej. I już zdjąć, dajmy to na inne. I mamy do czynienia z tą samą sytuacją, że nie mamy jeszcze zakończonych projektów na ulicę Klonową, nie mamy jeszcze przetargu zrobionego na ulicę w Rydzynie, na drogę w Rydzynie, a już zdejmujemy środki, tak, na inne drogi, bo chcemy, poczekajmy, zróbmy projekt, ogłośmy przetarg, ten etap, o którym pan mówi, bo pan jeszcze nie wyetapował, jeszcze nie ogłosił, a pan już przesuwa środki z drogi Rydzyno. Jest mi bliska tak samo droga w Rydzynie, jak i droga w Klonowa, jak i Mazowiecka. Wszystkie drogi są w ramach gminy, ale nie róbmy ruchów przed tego typu, bo o tym nie mówiliśmy, raptem w autopoprawce pojawia się przesuwanie środków. Ulica Mazowiecka jest przewidziana na lata 2020 i na razie jest w WPF-ie i będzie jest plan założony, że będzie realizowany. Natomiast już przesuwamy z innych ulic dróg po to, że ma być już w 17. Jeszcze nie są rozstrzygnięte przetargi, nie są pokazane etapowanie, już zdejmujemy środki. Więc ja wnioskuję, że przesunięcie tych środków, ja stawiam wniosek, że powinny być później rozstrzygane, jeżeli znajdzie taka możliwość przesuwania środków i potrzeba, ale nie teraz. Nie na tym projekcie uchwały. Jestem przeciwna temu. A dlaczego? Proszę pan radny. A ja popieram radną. Takie jest. Składając wniosek przeciwny do pani radnej Lewickiej. Chciałem pani powtórzyć jeszcze raz, że pod Rydzyno jest przeznaczona kwota w 2017 roku 520 tysięcy. Ulica Klonowa 209 tysięcy, więc każda z inwestycji wyruszyła. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli te inwestycje, a nie czekali kolejne nie lata, żeby to nie było zrobione. Nie, tak naprawdę na Rydzyno to, że pani jest 15 milionów, tak? 15 milionów. Proszę państwa, WPF jest tak skonstruowany, żeby można było zrealizować każde zadanie. A więc pozwólmy nam realizować te zadania. Oczywiście droga w Bielinie zostanie rozpoczęta. Oczywiście droga Kalinowa i Klonowa także zostanie rozpoczęta. I rozpocznijmy ulicę Mazowiecką, pod której się podpisało 50 rodzin, które patrzą na te nagranie teraz. Niech patrzą. Z Rydzyna też patrzą. I z Rydzyna patrzą. 520 tysięcy jestem za, żeby to inwestycje zacząć. I u pana Janka także jestem za, żeby to zacząć. 209 tysięcy. Proszę pan radny Żebowski. Znaczy ja mam taką propozycję do pana naczelnika, bo robiliśmy objazd, szczególnie ulicy Płock-Rydzyno. Ja trochę doświadczenia w drogownictwie mam. Nie wiem, czy na wiosnę w ogóle ta droga nie będzie trzeba ją po prostu łatać na szybko odcinkami, bo to jest po prostu fatalny stan. Już w tej chwili powinna stać. Tam się nie da łatać. Tam po prostu trzeba jakoś... O całości drogi. Od granicy, czy mówimy o tej części, od dzielnicy? To różnie bywa. Nie, różnie bywa. Ale to nie jest istota problemu. Jest 15 milionów, zdaje się, na nią zapisane. Jest jakiś projekt. Nawet jeżeli jest, przepraszam, mogę powiedzieć. Jest tego typu sprawa, że nie chciałbym tu być brany pod jakimś pręgierzem, ale z punktu widzenia strategicznego nie jest to aż tak ważna ulica. Druga sprawa, nie ma, ja rozumiem tych mieszkańców, co tam mieszkają, ale kwota 15 milionów. Ja nie wiem, czy ich by nie zadowoliło, nawet jeżeli oni, obiecuje się coś im, gruszki na wierzbie, co przy naszym budżecie nie będzie praktycznie możliwe.
czy ewentualnie tak dostosować projekt, nawet bez pozwolenia na budowę, żeby wzmocnić istniejącą nawierzchnię, poszerzyć nowy płot rydzyno i wykonać nakładki. I podejrzewam, że w kwocie 3-4 milionów byśmy się zmieścili i ludzie byliby zadowoleni, nie obiecowano by im gruszek na wierzbie, tylko to jest decyzja polityczna. Mi łatwo jest o tym powiedzieć, proszę Państwa, bo ja nie jestem radnym stamtąd, ale dostrzegając istotę problemu, żeby to jakoś poskładać. To jest moja taka propozycja, żeby to rozważyć, bo tak, trzeba ją szybko robić na wiosnę, tak? Nie można czekać z kolei, albo już nie, ale już podejrzewam, że i warunki są, nie są takie, niech ona się już taka, żeby to jakoś kompleksowo... Sięga ten projekt, do pętli. Tak, to jest moja taka propozycja, żeby się rzeczywiście nad tym zastanowić, tak jak powiedziałem, mi łatwiej jest powiedzieć, bo nie jestem radnym stamtąd. Bo nie grożą mi konsekwencje, ale ja tą drogę widziałem. Budowa nie jest zwarta. Droga nie jest strategiczna. Nie jest strategiczna, bo przedłużeniem jest wał w Liszynie. Można... Może są ważniejsze drogi, te wszystkie po kolei z Arkadii. No, powiedzmy sobie szczerze, ludzie byliby zadowoleni, gdyby mieli nakładkę w takim stanie idealnym, wzmocnienie na istniejącą podbudowę. Ona by na 20 lat wystarczyła i byśmy zamknęli się kwotą około 4 milionów. Eleganckie byłyby wjazdy tym ludziom do posesji i nie róbmy nie wiadomo co, nie mając tyle pieniędzy, bo co? No, ja mogę powiedzieć, że przy tym planie inwestycyjnym czeka nas wzięcie kredytu, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I to jest moje pytanie. Pani naczelnik, poproszę. Parę słów na temat tych dróg. Chciałam tylko Państwu, żebyśmy tak usystematyzowali, jak to wygląda, tak? Czyli mamy tak, drogę ulicę Jagiellońską, tak najogólniej powiem, czyli Bielino, Liszyno, Woroniczki Pięki, to co już jakby jesteśmy w toku. Mamy drogę ulicę Pocztową, mamy Płock Rydzyno i na południu mamy jeszcze ulicę Piastowską. Czyli mamy cztery drogi na południu, wszystkie realizowane w trybie tak zwanej specustawy z widowskiej. Z czym to się wiąże? Że dokumentacja jest kompletna i wiąże to się z tym, że ona obejmuje budowę nawierzchni, budowę chodników, budowę ścieżki pieszerowej, odwodnienia i oświetlenia. To jest komplet każdej z tych dokumentacji. Żeby zrealizować zamierzenia tego projektu, każdego z nich, one są identyczne, musimy zapłacić odszkodowanie za grunty, bo ich brakowało do zrealizowania takiej inwestycji, w takim założeniu. Mamy pozwolenie na budowę ulicy Jagiellońskiej, mamy pozwolenie na budowę drogi Płocka-Rydzyno, mamy pozwolenie na budowę ulicy Pocztowej. Piastowska jest w tej chwili, lada moment pewnie też pójdzie do pozwolenia na budowę, bo projekt tam był zmieniany, niemniej jednak już jest prawie... Myślę, że już jest w starostwie i czeka na wydanie pozwolenia na budowę. Jeżeli mamy pozwolenie na budowę wydane w trybie ZRID, to znaczy, że grunty zajęte pod realizację tej inwestycji przechodzą z mocy prawa na własność gminy w tym przypadku za odszkodowanie. Jeśli chodzi o ulicę Jagiellońską, odszkodowania, tryb odszkodowawczy już ruszył, już mamy decyzję, w niektórych przypadkach, w każdym razie są już wyceny i tam już wiemy, ile płacimy. Jeśli chodzi o ulicę Pocztową, mamy decyzję z ZRID-owską, czyli mamy własność, w tej chwili rozpoczyna się procedura naliczania odszkodowania. Jeśli chodzi o ulicę Płock-Rydzyno, mamy pozwolenie na budowę, mamy własność i za chwilę ruszy procedura naliczania odszkodowania. Może to nie jest głupi pomysł, o którym Pan mówi, może nawet bardzo dobry, tylko proszę zauważyć fakt, że my mamy grunt, za który już musimy zapłacić. I może warto się... Jakby nie zapominać, można by kupić, ale... Po co? Znaczy, ja zupełnie może tą wypowiedź... Dobrze, to ja... Drugi do mikrofonu. Chciałem tak uzupełnić jeszcze to, co powiedziała pani radna. Tak personalnie nie chciałbym do pana radnego, ale nie myślałem, że uda mi się powiedzieć to kiedykolwiek, że z panem się zgadzam. Także proszę nie traktować tego personalnie. Zgadzam się z panem w pełni. Zgadzam się z panem w pełni. Faktycznie uważam, że tą drogę można zrealizować
trochę mniejszymi nakładami, wymieniając nakładkę, uzupełniając tam, gdzie potrzeba, doprowadzając to do takiego, że tak powiem, stanu dobrej przejezdności. Nawet z poszerzeniem tej drogi, nie wiem, do 6 metrów, czy może nawet do 7, z wymalowaniem jakiegoś pasa krawędziowego pod kątem, nie wiem, ścieżki ewentualnej, czy chodnika. Fakt, zgadzam się w pełni, w 100% jakby popieram ten pomysł. Natomiast myśmy już jakby rozważali ten temat, i problem jest niestety tego typu, że pozwolenie na budowę, czy tam decyzja z RID, która została wydana na podstawie pewnych dokumentów, czyli decyzji środowiskowej, czyli pozwolenia wodnoprawnego, i pewne elementy zostały w niej zawarte. Tak naprawdę, gdybyśmy teraz chcieli zmienić to pozwolenie na budowę, bo na tym tak naprawdę nam zależy, bo wykonanie w innym jakby, w innej formie tej drogi, która została zaprojektowana, wymaga zmiany pozwolenia na budowę, więc zmiana pozwolenia na budowę wymaga nowego projektu. Czyli zaczynamy wszystko od początku. Cała procedura musiałaby zostać przeprowadzona od nowa. Niemniej, zgadzam się, możliwe, że tak, nie mówię, że nie, natomiast no, parę miesięcy musimy kolejnych liczyć na...